Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram 36. sesję Rady Miasta. Sesja Rady Miasta została zwołana w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Informuję również, że wszyscy Państwo radni otrzymaliście w trybie regulaminowym porządek dzisiejszych obrad wraz z projektami uchwał. Chcę również w tym momencie powiedzieć, że do tego porządku obrad, który Państwo otrzymaliście ostatnio, doszły jeszcze 4 nowe punkty. Te punkty były przez nas omawiane na naszych komisjach i jako punkt 7 dzisiejszej naszej sesji dojdzie pismo pana radnego Zbigniewa Szlejera w sprawie rozbiórki obiektu przy ulicy Lidzbarskiej 26. Ten temat jest nam znany, rozmawialiśmy na ten temat. Dojdzie do dyskusji również pismo Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy 1 Maja 12 w sprawie mieszkania. Ten temat również jest nam znany. Pismo Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Sikorskiego 19 w sprawie wyznaczenia miejsc parkingowych. I temat dodatkowy, który dojdzie na dzisiejszą sesję, jest to przekazanie do Społecznej Komisji Mieszkaniowej pisma w sprawie remontu lokalu przy ulicy Okrężnej 13 wraz z remontem piecyka. To są te punkty, Wysoka Rado, które doszły tutaj do dzisiejszej sesji. Przegłosujemy, przepraszam, jeszcze w tej chwili nastąpi stwierdzenie prawomocności obrad. Mam informację, że na 15 radnych obecnych jest 14 radnych. Brakuje pana Macieja Choraka. W związku z powyższym nasze obrady są prawomocne i nasze decyzje mają sprawczą moc. Przedstawiłem porządek obrad na dzisiejszej sesji. Czy są jakieś uwagi do dzisiejszego porządku obrad? Bardzo proszę. Te punkty 4 doszły jeszcze. Czy macie Państwo uwagi do dzisiejszej sesji? Jeżeli nie ma, przegłosujemy dzisiejszy porządek obrad. Ten porządek obrad jest bardzo obszerny. Mamy, tak jak widzicie Państwo, dużo uchwał tutaj pana Edwarda Dremucha, naszego inspektora, odnośnie sprzedaży nieruchomości. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o zagłosowanie. Bardzo proszę, pan radny Gajdamowicz. Tak, ja jestem jak najbardziej za, bo na razie mam problem z łączeniem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja również mam problemy dzisiaj techniczne. Tutaj grono ekspertów pracowało nad moim tabletem, ale nie ma możliwości głosowania, więc będę zajmował stanowisko słownie. Jestem za przyjęciem przedstawionego porządku obrad. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do kolejnego naszego punktu. Jest to punkt numer 3. Przyjęcie protokołu z 35. sesji Rady Miasta. Informuję Wysoką Radę, że wszystkim Państwu został przesłany protokół 35. sesji Rady Miasta. Był również do wglądu w biurze Rady. Czy są uwagi ze strony Państwa radnych odnośnie protokołu z 35. sesji Rady Miasta? Bardzo proszę. Nie widzę, nie słyszę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania przyjęcia protokołu z 35. sesji Rady Miasta. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu? Proszę o zagłosowanie. Ja powiem, że jestem za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja również jestem za przyjęciem protokołu. Czekamy jeszcze na pana Szlejera Zbigniewa. Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do kolejnego naszego punktu. Jest to punkt 4. Informacja z prac burmistrza miasta między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Bardzo proszę pana burmistrza o przedstawienie tego zagadnienia. Bardzo proszę. Nie wiem, czy mnie słychać, państwo radni. Tak słabo. A teraz? Nie, słyszą mnie państwo dobrze? No
bo korzystamy z panem przewodniczącym jednego komputera, więc postaram się po prostu mówić głośniej. Sprawozdanie burmistrza miasta Górowy Łowieckie za okres od 30 sierpnia do 27 października roku 2001. Wysoka Rada podjęła w tej kadencji 225 uchwał, 180 jest już zrealizowanych, w trakcie realizacji znajduje się 45. I tak po kolei, jeśli chodzi o najważniejsze wydarzenia, to 1 września rozpoczął się rok szkolny, który rozpoczął się bez ograniczeń. Oczywiście sama uroczystość miała charakter związany z panującą pandemią, więc odbyła się ostrożnie i w ograniczonym gronie, ale nauka jak na razie w miarę odbywa się bez trybu zdalnego, poza pojedynczymi klasami. Szkoły zostały przygotowane na ile to się dało, tak? Bo wiemy o tym, że trwa remont szkoły podstawowej do roku szkolnego, co zresztą oceniła komisja. I tu też taki istotny element sprawozdania z prac burmistrza pomiędzy sesjami. Prowadzimy inwestycje na szkole podstawowej. To jest bardzo trudna inwestycja z różnych względów. Mamy w gronie, radnych dwóch nauczycieli i dobrze wiedzą, że to jest, no, łatwo nie jest. Czuwa nad tym wszystkim pan Edward z naszym inspektorem nadzoru i postaramy się zarówno, żeby ta uciążliwość była jak najmniejsza i żeby usunąć te wszystkie awarie, które miały miejsce w trakcie budowy. To jest pod kontrolą, jest to wszystko dokumentacja, bodajże wczoraj albo przedwczoraj odbyło się zebranie Rady Budowy zarówno z przedstawicielem wykonawcy głównego, jak i podwykonawcy tego dachu nieszczęsnego na szkole. Mam nadzieję, że to się sprawnie wszystko zakończy. Jeżeli byście mieli pytania, więcej informacji udzieli wam pan Edward. Dobra wiadomość natomiast jest taka, że wpłynęło do nas pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z takim dosyć fundamentalnym pytaniem, czy dalej jesteśmy zainteresowani realizacją inwestycji na szkole podstawowej w związku z przewidywanym dofinansowaniem. Na pismo owo oczywiście odpowiedzieliśmy, że nie dość, że jesteśmy zainteresowani, to inwestycję ową realizujemy. I to tak, żeby to jest taka procedura w ramach naszego samorządu województwa, jeżeli pojawiają się wolne środki, a są projekty, które uzyskały odpowiednią liczbę punktów, ale ze względu na za małą liczbę środków wcześniej nie mogły być realizowane, to w ten sposób się pyta beneficjentów, czy są nadal zainteresowani. No i to, tak jak już powiedziałem, zainteresowani jesteśmy bardzo i my właściwie mamy całą dokumentację dostosowaną do tego, żeby takie dofinansowanie otrzymać. I myślę sobie, że otrzymamy, dlatego że 22 września podpisałem z marszałkiem Syczem umowę na dofinansowanie dużego projektu edukacyjnego, jeśli chodzi o wyposażenie szkoły podstawowej. Chyba w tym razem będziemy robili, poprzednio robiliśmy chyba pracownie przedmiotów ścisłych, a tym razem językowe plus szkolenie dla nauczycieli. To są analogiczne projekty, które świetnie zna pani Alina, które robiliśmy w przedszkolu, tak? Czyli szkolenie nauczycieli plus doposażenie pracowni. Tutaj będą pracownie językowe. Wartość tego projektu to jest ponad pół miliona złotych. I też dzięki dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim, a w szczególności naszym marszałkiem, udało nam się to osiągnąć. To tak, jeśli chodzi o oświatę, to w tym punkcie trochę rzeczy się zazębiło w sposób naprawdę fajny, tak? Poszło do przodu. Dużo pracy wkładamy jako samorząd i ja osobiście jako prezes stowarzyszenia w tworzenie strategii na nowy okres programowania, bo jeżeli śledzicie dokumenty naszego Urzędu Marszałkowskiego, to kończy się okres konsultacji społecznych wszystkich strategii. 8 listopada generalnie w większości wypadków będą już zamknięte dokumenty. Staram się uczestniczyć w tych wszystkich pracach. Raz ze względu na to, no, w jakimś sensie obowiązki służbowe, tak, ale też ze względu na interes naszego miasta i te projekty, które my się wpisywali wspólnie do strategii CITES-u na przykład, staram się pilnować, żeby one w tych dokumentach były, no, tak jak i strategiczne projekty innych w tej chwili 21 miast. I też, skoro jesteśmy przy oświacie, to dokładnie tego samego te projekty dotyczą. Bo pamiętacie, że jako najważniejsze projekty my wpisali o wartości kilkunastu milionów złotych remont przedszkola, termomodernizację i nazwijmy tak naprawdę kapitalny remont budynku i dawnego budynku gimnazjum. Więc to są najważniejsze projekty i myślę sobie, że zamknęłyby kwestie oświaty naszej na wiele, wiele lat. No i dobra. 9-10 września miałem przyjemność uczestniczyć w konferencji w Nidzicy.
To była konferencja organizowana przez naszego zaprzyjaźnionego burmistrza. Myśmy jako ruch Citas Law upatronowali tej konferencji, a tematem tej konferencji były farmy fotowoltaniczne. Jeżeli wiecie o tym, że gmina wiejska proceduje budowę kilku farm fotowoltanicznych w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, więc warto było zasięgnąć opinii specjalistów. No i jakby to tyle. 21 września otwarty został dom opieki w Worynach. Mówię o tym wydarzeniu, dlatego że ten dom powstał przy współpracy z samorządem miasta. Stowarzyszenie Jesteśmy Razem na wielu płaszczyznach współpracuje z samorządem miasta Górowo-Iławeckie. I tak jak ten dom powstał dzięki jakiejś tam niewielkiej, ale jednak naszej pomocy, tak. I tutaj trzeba powiedzieć, że kończy się inwestycja w parku miejskim, gdzie powstała bardzo ładna siłownia i rozbudowany plac zabaw. Czekamy już w tej chwili tylko i wyłącznie na montaż oświetlenia i monitoringu w tym miejscu. No to wynika trochę, te opóźnienia wynikają, znaczy trudno powiedzieć opóźnienia. Tempo prac wynika z charakterystyki rynku. Wiecie, kiedyś specjaliści i wytwórcy i producenci chodzili za nabywcami, teraz jest odwrotnie, po prostu na wszystko trzeba masakrycznie długo czekać. Ja uprzedzam pytanie, tam jest wolne miejsce na tym placu zabaw. W ramach tego projektu, który był, no, liczba pieniędzy była ograniczona, więc są wstawione te zabawki, które są wstawione. A już na etapie, jak te zabawki były ustawione, myśmy specjalnie przypilnowali, żeby to wolne miejsce miało taki regularny charakter. Czekamy na propozycję od firmy, która wstawiała tam zabawki, żeby wstawić tam jakieś małe linarium, żeby ten plac zabaw był taki zupełnie komplementarny. Nie? Nie konsultowałem się z Wysoką Radą w tej sprawie, bo nie było kiedy, ale myślę sobie, że nie będziecie mieli nic przeciwko temu, jeżeli parę złotych z budżetu miasta wyasygnujemy, żeby ten plac zabaw był no, taką przestrzenią zamkniętą. Tam po prostu brakuje jednej jakiejś fajnej zabawki. To. 24 września uczestniczyłem w walnym zebraniu naszego OSP Górowo-Iławeckie. Władze OSP zostały bez zmian. 18 października miały miejsce konsultacje społeczne kolejne. Tak, pierwsze były w Ośrodku Kultury, teraz były w piwnicach naszego ratusza. Konsultacje strategii rozwoju naszego miasta. To jest niezbędne ze względu na to, że jest wymogiem z punktu widzenia zarówno samorządu województwa, jak i Unii Europejskiej jest partycypacja społeczna w pracach nad dokumentami strategicznymi, więc te konsultacje są jakby dosyć kluczowe. 21 września uczestniczyłem w wizycie studyjnej w mieście Żgowie i tam przewodniczyłem posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia Polskie Miasta Citas Law i Krajowemu Komitetowi Koordynacyjnemu, bo to są dwa ciała, które rządzą naszym stowarzyszeniem. I wreszcie 26, czyli patrząc na datę wczoraj, miałem wielką przyjemność prezentować na konsultacjach wojewódzkich strategię rozwoju miast Citas Law do roku 2030, między innymi projekty górowskie. Wydaje mi się, że spotkało się to z dużym i bardzo pozytywnym odbiorem przez zarząd województwa, bo był obecny pan marszałek Gustaw Marek Brzezin, jak i pani dyrektor Lidia Wójtowicz, czyli dwie osoby, które w najmocniejszy sposób oddziałują na tworzenie tych dokumentów, tak można powiedzieć. No, można to obejrzeć na serwisie YouTube, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Link chyba nawet umieściłem na swoim profilu. No i płynąc do brzegu, tą przewodniczący mnie zdyscyplinował, żeby się chwalić. Ja wolę budować, ale jak szef mówi, że się chwalić, to się chwalić. Udało nam się pozyskać w ramach Polskiego Ładu kolejne pieniądze. W tej chwili otrzymaliśmy 7 200 000 zł na bardzo ważne inwestycje. To będą remonty, słuchajcie, ulicy Armii Krajowej, czyli cały ten wjazd od domu pana Marka Kierula aż do końca. Myślimy, że zrobimy to z infrastrukturą podziemną w jakimś zakresie. Trwają, że tak powiem, dyskusje pomiędzy mną a panem Edwardem, czy zostawiamy bruk, czy robimy asfalt. Wygląda na to, że zwycięży koncepcja asfaltu, bo mamy XXI wiek, a to nie jest jakby część zabudowy historycznej miasta. Przebudowa ulicy Przemysłowej. Tutaj mamy blisko 3 miliony złotych. Chcemy zrobić całą ulicę wraz z ciągami pieszymi.
przebudowa ulicy Słowackiego. To jest projekt, nad którym już pracujemy. W tej chwili po prostu mamy pieniądze, żeby go naprawdę zrobić. To o czym rozmawialiśmy z panem radnym Chorakiem, że te pierwsze pieniążki, które otrzymaliśmy, nie pozwalają nam, żeby podejść do tego projektu w tej chwili. No tak jak to konsekwentnie, jak nie z tej strony, to z tamtej udało nam się dostać. I jednocześnie będziemy w stanie wykonać drogę wewnętrzną przy ulicy Generała Bema, czyli tą PGR-owską. Myśmy to dosyć ładnie opisali we wniosku i myślę, że jakby też dlatego nie było tu kłopotu. W sumie wkład własny planujemy około 300 tysięcy. Mamy jeszcze tam inne środki, także wydaje mi się, że jeżeli nie wywróci się coś na etapie przetargów, tak, które postaram się w miarę szybko ogłaszać, to będzie ok. Ja muszę z góry przeprosić, że jeżeli państwo radni mają jakieś pytania do mnie, to jeżeli pan przewodniczący nie ma nic przeciwko, to prosiłbym zadać bezpośrednie po sprawozdanie, bo mam umówione spotkanie w starostwie powiatowym, dlatego że to jest nie koniec naszych inwestycji drogowych. Pamiętacie, jak ustalaliśmy i podejmowaliśmy uchwałę intencyjną, bodajże w zeszłym roku chyba, odnośnie tego, że będziemy partycypowali w kosztach remontu ulicy Sikorskiego. Ustaliliśmy z panem starostą na poprzednich spotkaniach, że my weźmiemy na siebie część kosztów stworzenia projektu albo dokumentacji, która pozwala złożyć wniosek o dofinansowanie. Pan Zbigniew Nadolny się zgodził i taki projekt został stworzony już jakiś czas temu. I z tego, co z informacji, którą otrzymałem, starostwo złożyło już wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych. Nasza partycypacja powinna wynieść nieco poniżej 1 000 000 zł i będziemy mieli tak naprawdę, jeżeli popatrzycie na taką wirtualną mapę, jeżeli sobie wyobrazicie te wszystkie drogi, które byśmy remontowali w najbliższym 1,5 roku, to wyremontujemy najważniejsze arterie komunikacyjne naszego miasta i w kolejnych latach zostanie nam myśleć o tych drobniejszych drogach. Zresztą za chwilę rozpocznie się kolejny nabór do Polskiego Ładu na kolejne wnioski. A mamy chyba dobrego orędownika, jeśli chodzi o projekt z powiatu, pana posła Adama Łutakowskiego, z którym kiedyś miałem przyjemność startować z jednego komitetu do Rady Powiatu i to od tego czasu darzy mi się dużą sympatią. I myślę, że możemy liczyć w tym względzie też na wsparcie. I tu zastanawiamy się nad tym, co złożyć. Jeszcze do tego wrócimy. Mamy kilka koncepcji tutaj z panem Edwardem i z panem Andrzejem, ale też będziemy z wami rozmawiali, tak? Bo samorząd to jest praca drużynowa. Polski Ład omówiłem. Droga 512, jak widzicie, wjazd na cmentarz jest robiony i wykonał swoje telefony pan Edward, ale ja też z panem marszałkiem rozmawiałem. No, myślę, że trafił argument, że nikt się nie będzie zastanawiał, czyja jest droga i wszyscy będziemy mieli jakby polityczny i ludzki kłopot i się wszyscy wzięli do roboty. Także wasze uwagi były tutaj trafne. No, przekazałem, zostało to wszystko zrozumiane. Wjazd na cmentarz. Droga 512 jest inwestycją nad wyraz skomplikowaną. Ja poprosiłem pana marszałka, żeby wyliczył wartość tej inwestycji, która znalazła się w granicach miasta, czyli właściwie te dwa ronda i kawał drogi. Nie rozpoczął się jeszcze proces budowy obiecanego przez Urząd Marszałkowski chodnika, ale z tego co wiem, na pewno się rozpocznie. Tylko wartość prac została wyceniona na około 1 200 000 zł. Ale wiecie, słowo się rzekło. Myśmy to otrzymali. Takie ryzyko było zawsze. Urząd Marszałkowski też stoi na tym stanowisku, że słowo się rzekło, kobyłka u płota. Więc jak myśmy obiecali i dali, to oni też obiecali i zbudują. I tak jak wam mówiłem, zawsze wychodzimy, jakby to powiedzieć, korzystamy z tego, że potrafimy uczciwie i lojalnie postępować jako partnerzy. I w tym wypadku na pewno też tak będzie. Wydaje mi się, że najważniejsze rzeczy, nieprawda. Jeszcze jedna rzecz istotna jest, trochę się dzieje, tak, bo to jest tak, że jest taki rok projektowania i planowania, a potem nagle ktoś się wszystko wysypie, to się robi kłopot. Jesteśmy na etapie rozpoczynania remontu ośrodka kultury. Jak wiecie, przetarg wygrał pan Podolak. Liczę na to, że Górowski przedsiębiorca jakby z jeszcze większym sercem przyłoży się do remontu naszej górowskiej infrastruktury. To jest bardzo duży projekt, jeden z największych i myślę sobie, że będzie służył ten obiekt potem przez wiele pokoleń naszym górowianom. No bo wartość projektu prawie 5 000 000 zł, no to już jest coś. Także jak sobie pododajecie te wartości, to się robi naprawdę grubo. Mam nadzieję, że damy radę.
A kto nie jak nie my, a teraz jakby ta część nudna, sprawozdania burmistrza wojewoda warmińsko-mazurski zwiększył dotację na pomoc materialną dla uczniów w charakterze socjalnym o kwotę 33 720 zł, na wypłatę dofinansowania zakupu podręczników o kwotę 1344,58 zł, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom wyprawka szkolna o kwotę 2450 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 10 325 zł, na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 446 zł, na zwrot podatku akcyzowego 1183,18 zł, na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych o kwotę 7 470 zł, a natomiast zmniejszona została dotacja przez pana wojewodę na refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 4552 zł. I ja dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo dla pana burmistrza za bardzo szczegółowe i szerokie omówienie tego punktu. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Tak, ja nie mogę. Bardzo proszę, pani Ewa Antochów. Ja tylko tak króciutko, panie burmistrzu, jak pan się wybiera do starostwa w sprawie tej drogi naszej, Fikowskiego, Krasickiego, proszę pamiętać, no nie wiem, czy akurat tam będzie miejsce na wspomnienie tego kawałeczka równoległego do pawilonu, żeby on nam nie został. Ja zawsze tego przypominam. Nie, to jest tam w projekcie od dołu aż do Bema, tak? Jak dobrze pamiętam, na prawie do Bema. Tak jest. A ten kawałeczek jest nasz, tak pan Edward mi kiedyś tłumaczył. I on jakby w projekcie nie jest ujęty, ale ja mam nadzieję, że on nie zostanie nam tutaj. 100 metrów takiego. Tak. On nie mógł być. Panie Ewo, jeżeli mogę odpowiedzieć, ten projekt, ten fragment nie mógł być ujęty w tym projekcie, ponieważ starostwo w porozumieniu z nami projektowało tylko przebieg drogi, która do nich należy. Jakbyśmy zaczęli włączać swoje kawałki drogi, no to jakby nie dałoby się potem tego złożyć na dofinansowanie. Byłby kłopot. Natomiast to jest niewielki odcinek. Jeżeli ja nie przypadkiem Państwu wspominałem, że oceniam naszą partycypację na milion, a z takiej arytmetyki i kwot, o których mówi starostwo, wychodzi nam, że gdzieś będzie to 700 tysięcy, dlatego że aż się prosi zrobić właśnie ten kawałek, o którym wspominała pani Ewa, jeżeli Wysoka Rada się zgodzi oczywiście. Panie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zgłaszała się również pani Alina Wierzbowska. Ja już dziękuję. Ewa wszystko powiedziała. Chciałam też o to właśnie zapytać. Tak, dziękuję. Dobrze. Ja mam pytanie radny Szlejer może. Bardzo proszę, pan radny Szlejer. Tak, panie burmistrzu, mam takie pytanie. Czy te pieniądze to są pewne z tego ładu? Bo z tego, co tam obserwuję trochę media, tam Bruksela jeszcze wstrzymała te wypłaty tych środków. Ja chcę powiedzieć, że pan radny ogląda nie tą telewizję. Stanowczo. Halo? Halo, halo, nie słychać mnie? A nie wiem, czy... A teraz słychać? Ja chcę powiedzieć, że najwyraźniej wygląda na to, pan radny ogląda nie ogląda polskiej telewizji. Wydaje mi się, słuchajcie, tak całkiem zupełnie serio, no nie jestem premierem, ani nie jestem we władzach partii rządzącej, ani nie wiem, republikanem od Bielana, więc nie powiem wam, jak jest na 100%. Natomiast z analizy naszych koncepcji Polskiego Ładu, bo z panem Andrzejem siedliśmy do tego, to on wydaje mi się w dużej mierze będzie finansowany przez obligacje Banku Krajowego. Po prostu. Więc jakby te pieniądze mamy, pożyczymy je sobie sami, tak? Więc nie wiązałbym bezpośrednio przynajmniej tej transzy Polskiego Ładu z pieniędzmi z Brukseli. Natomiast pieniądze z Brukseli to są pieniądze na RPO na przykład, nie? Więc tu mam wewnętrzne poczucie, że pieniądze z Polskiego Ładu są pewne, no bo poziom rozczarowania i wcale nie samorządowców, słuchajcie, tylko ludzi, tak? Bo w tej chwili każdy burmistrz, wójt się chwali, ile dostał i co będzie robił. I jeżeli byśmy tego nie zrobili, bo pieniędzy by nie było, to nie byłaby nasza wina. Więc myślę sobie, że tu można być spokojnym, tak? Jak staram się wam powiedzieć, jak ja to widzę. No i tyle. Dziękuję bardzo. Jeżeli można, Rafał Gajdamowicz. Bardzo proszę, pan radny Gajdamowicz. Panie burmistrzu, ja mam pytanie dotyczące termomodernizacji, tego dofinansowania. Kiedy możemy się ewentualnie spodziewać finalizacji, że tak powiem, uzyskania tych środków?
to się uda jeszcze zrobić w tym roku, bo jak wiemy, no, pieniądze nam teraz w tej dobie są bardzo, bardzo potrzebne. Także mam takie pytanie dotyczące właśnie szkoły. Dobra. Jeśli chodzi o tak bardzo merytorycznej odpowiedzi, pewnie udzielił pan Andrzej. Wydaje mi się, że w tym roku jest szansa na podpisanie umowy, ale jakby z punktu widzenia finansowania szkoły nie ma to najmniejszego znaczenia. Dlatego, że my mamy zabezpieczone środki w budżecie na 100% tej inwestycji. To jest raz. Dwa, nawet jeżeli podpisalibyśmy umowę o dofinansowanie w tym roku, to zanim złożymy wnioski o płatność, te pieniądze do nas spłyną z marszałkowskiego, to i tak będzie przyszły rok. Czyli generalnie no, musimy jakoś się spiąć w tym roku, żeby to wszystko popłacić, a odzyskamy pieniądze w przyszłym bez względu na termin podpisania umowy. Ale tak jak mówię, tak jak zapewniał mnie pan marszałek Sycz i wynika to z tego pisma, które zostało do nas skierowane, na 99,9%, no bo właściwie niczego nie można być do końca w życiu pewnym, to dofinansowanie dostaniemy. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby w tym temacie? Pan Czesław Antonowicz, bardzo proszę. Witam państwa, dzień dobry. Ja oczywiście jestem bardzo szczęśliwy, że w końcu Bema się jakby doczeka drogi, żeby nie wyglądało tak jak inne osiedla. Nareszcie długo, że się na to czekali. Ale ja mam tylko takie pytanie z tym związane, bo skoro już no, jakby zamkniemy Bema, jeżeli w środku, czy dana jest pod uwagę ewentualnie, panie burmistrzu, ten odcinek od Sikorskiego na Podleśną do wjazdu na Bema. Bo tam też ta droga jest faktycznie w fatalnym stanie. Jeżeli pan by mógł odpowiedzieć, czy istnieje taka możliwość, bardzo bym prosił. Dziękuję. Nie, słuchajcie, nie chcę obiecywać, bo to i nie czas i miejsce, jakby mamy konkrety, a dobrze wiecie, że jak robimy w mieście jakieś duże inwestycje, to zwykle przy okazji się jakieś drobiazgi wykona. I to naprawdę wszystko zależy od tego, jak pójdzie przetarg, kto będzie to wykonywał, czy będziemy mieli parę złotych wolnych w budżecie, żeby na przykład jak już tam będzie szła maszyna, żeby poszła te 100 metrów dalej, tak? Bo ja myślę, że pan radny się troszczy o od skrzyżowania do wjazdu na osiedle. Tak, tak. Tak, no właśnie, ja bym powiedział ten odcinek. To jest dokładnie 100 metrów. Nie? Czesław, ja ci nie mogę obiecać, bo ty mi żyć nie dasz. Nawet nie mogę powiedzieć, że może zrobimy, bo ty jak zawsze usłyszysz, zrobimy. No. Będziemy się starać. Nie o to chodzi, tylko myślę, czy jest to brane w perspektywie jakiegoś tam czasu. Jest. Tak jest. Dziękuję. Dziękuję. Czesław tutaj dba o swoje osiedle. Faktycznie tam jest 100 metrów i o tych 100 metrach rozmawiamy już od dłuższego czasu. Na pewno by to ułatwiło, bo to dziurawe jak ser szwajcarski. Czy ktoś z państwa miałby, bo pan burmistrz będzie już naprawdę uciekał do starostwa? Tak, Narkiewicz, albo już nie ma. Bardzo proszę, pan radny Narkiewicz. Witam wszystkich. Mam dwa pytania do pana burmistrza, ale zanim je zadam, chciałbym szanownej radzie przedstawić pewną sytuację, która miała miejsce. Na 35. sesji Rady Miasta pan burmistrz poinformował nas, że w związku ze skargą zasadną na działalność tam pana burmistrza, pan Adam Ciosek zostanie ukarany jakąś tam upomnieniem słownym w związku z zaniedbaniem swoich obowiązków służbowych. I na moje pytanie, czy wobec innych osób również jakieś takie konsekwencje były wyciągnięte, pan burmistrz poprosił o przekazanie danych tych skarg, żeby mógł się odnieść. Więc 3 września wysłałem do pana burmistrza pismo. Pismo było również nadesłane do Rady Miasta. Niestety państwo tego pisma nie otrzymali. A pismo brzmiało następująco. Nawiązując do prośby pana burmistrza podczas 35. sesji Rady Miasta, która odbyła się 30 sierpnia, dotyczącej wskazania skarg na działalność burmistrza, przesyłam skargi, które były zasadne. I tutaj załączyłem 3 skargi z sierpnia i z marca od 19 do 21 roku. W związku z powyższym ponawiam pytanie mające na uwadze równe traktowanie pracowników Urzędu Miasta w Grodzie Obeckim, czy wobec osób odpowiedzialnych za zarzuty przedstawione w skargach na działalność burmistrza miasta składanych przez mieszkańców, które Rada Miasta w obecnej kadencji uznała za zasadną, wyciągnięto konsekwencje dyscyplinujące, tak jak poinformował pan burmistrz podczas sesji, że ma to mieć miejsce wobec pana Cioska. Jeżeli tak, to wobec jakich osób, jakie to były konsekwencje?
Odpowiedź otrzymałem po 11 dniach, czyli można jednak dotrzymać terminu. I odpowiedź brzmiała następująco. W odpowiedzi na pana pismo z dnia 3 września burmistrz miasta informuje, że zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i podano tu wyrok z dnia 27 kwietnia 2020, informacje odnoszące się do kar porządkowych zastosowanych przez pracodawcę na pracowników nie mieszczą się w pojęciu informacji publicznej. Nie są to informacje wytworzone przez szeroko rozumiane władze publiczne, dotyczą jedynie sfery stosunków pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Zgodnie z powyższym informacje, które pan wnioskuje, należą do strefy kierowania procesem pracy, wobec czego nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu. I tu moje dwa pytania do pana burmistrza. Pierwsze pytanie, dlaczego i kto zaniedbał obowiązek przesłania wyżej wymienionego pisma do Rady Miasta? A drugie, na jakiej podstawie publicznie wymienił pan nazwisko pana Adama Cioska i powiedział, jaką otrzyma karę, skoro w odpowiedzi informacja brzmi, że jest to informacja, nie jest to informacja publiczna i nie podlega udostępnieniu. Dziękuję. Ja nie bardzo rozumiem intencje pytań pana radnego i nie bardzo wiem, czego pan radny nie rozumie z tego pisma, które otrzymał, ale biorąc pod uwagę, że moje pierwszy zawód to jest nauczyciel, postaram się to wyjaśnić. Pokrótce. Jeśli chodzi o sprawy dyscyplinarne, to jest to moja wyłączna kompetencja jako pracodawcy i tyle, kropka. Tak? To myślę, że więcej nie będziemy o tym dyskutowali. A jeśli chodzi o to, jakie informacje radni otrzymują na sesji w pewnych zakresach, to jest wyraz mojej dobrej woli. Zresztą wielką tajemnicą nie było z pewnością, jeśli chodzi o to, kto udostępniał informację związaną ze skargą, którą Rada procedowała, ponieważ pan Adam udzielał wam informacji, prawda? Więc dobrze wiedzieliście, kto był odpowiedzialny w tymże zakresie i tyle. A myślę, że moja wypowiedź wyczerpuje pytania pana radnego. Dziękuję. Nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie, dlaczego Rada Miasta nie otrzymała tego pisma. Swoje no to powiem tak, pierwszy raz słyszę, że nie otrzymała, będę wyjaśniał, tak? Ponieważ takie informacje jeszcze mi nie udzielono, wdrożę wewnętrzne postępowanie i wyjaśnię to. Dziękuję panu radnemu za informację, ponieważ nie otrzymałem informacji, że Rada Miasta nie otrzymała takiego pisma. Przeprowadzę wewnętrzne śledztwo i wyciągnę konsekwencje. Dziękuję. Dziękuję. Myślę, że chyba już więcej pytań nie ma. Ja jeszcze tylko wrócę tutaj do naszego wcześniejszej naszej dyskusji na temat Polskiego Ładu i tych pieniędzy otrzymanych. Ja tylko dodam jako informacyjnie, że od 2 lipca do 15 sierpnia trwał ten pierwszy pilotażowy ten nabór. Każda jednostka samorządu terytorialnego mogła zgłosić maksymalnie 3 wnioski na dofinansowanie i myśmy takie 3 wnioski otrzymali. Tutaj w tym momencie pan burmistrz już nas żegna. Dziękuję panie burmistrzu. Owocnych obrad. I nasza jednostka otrzymała 3 wnioski, na które złożyliśmy trzy wnioski, na które otrzymaliśmy 3 pieniądze. W tym momencie chcę powiedzieć właśnie, że no, gratulacje tutaj należą się dla pana Edwarda Dyrmucha i dla pana sekretarza, którzy bardzo szczegółowo i bardzo precyzyjnie wstrzelili się w te 3 wnioski, które umożliwiły, że otrzymaliśmy te pieniądze. Te wnioski były tam bardzo zawarowane, trzeba było spełnić dużo kryteriów, no i bardzo precyzyjnie to zostało opisane i dzięki temu te pieniądze mogliśmy otrzymać. To tak tylko na marginesie tej informacji. Dziękuję bardzo. W tym momencie jesteśmy cały czas w punkcie informacji pana burmistrza. Informacje przez pana burmistrza zostały przekazane. Przechodzimy, Wysoka Rado, do kolejnego naszego punktu. Punkt 5 naszej dzisiejszej sesji. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2021 roku. Jest to bardzo ważna i bardzo poważna instytucja, dlatego że badane są środki publiczne, czy są w sposób właściwy, gospodarny, wykorzystane. Mam tu przed sobą i również Wysoka Rada otrzymała zarządzenie numer 35/2021 burmistrza Rady Miasta z dnia 27 sierpnia.
W tym zarządzeniu pan burmistrz bardzo szczegółowo, mam tu przed sobą, informuje, jak te zadania budżetu miasta zostały wykonane. To wszystko zostało przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, która bada finanse samorządów. I pozwolę sobie tutaj odczytać fragment opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. W załączeniu przesyłam uchwałę, pisze pan zastępca prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, pan Bogdan Gaber, sprawozdanie z wydania opinii przez burmistrza w sprawie wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2021 roku. Jest to uchwała RIO składu orzekającego z dnia 6 września 2021 roku. Skład orzekający w osobach przewodniczącego Krzysztofa Mościbrockiego, członka Anna Michalak i Janusz Facoń, działając na podstawie stosownych przepisów o regionalnych izbach obrachunkowych oraz ustawy o finansach publicznych, pozytywnie opiniuje przedłożoną przez burmistrza miasta Górowo i Ławeckie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2021 roku. Jest to dobra i pozytywna informacja wydana przez tutaj Regionalną Izbę Obrachunkową, co świadczy, że nasze finanse nie są zagrożone i pieniądze są wydane racjonalne za pierwsze półrocze. Czy ktoś z państwa chciałby w tym temacie zabrać głos? Bardzo proszę. To pismo jest do informacji. Pan Szlejer, bardzo proszę. Gdyby pan Bachanowicz przesunął kamerę tutaj na pana. O, już teraz widzimy, świetnie. Chciałem tylko poinformować, że 97% gmin, miast dostało właśnie dofinansowanie z tego ładu. 3% nie dostało z różnych tam powodów. Być może nie spadało. Także to jest dość takie powszechne, mi się zdaje. O Polskim Ładzie, tak? Tak, tak. Dostało właśnie te dofinansowanie. Proponuję zajrzeć na właśnie w Excelu. Jest to wszystko wykonane na właśnie stronach Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i tam są przeważnie tylko jedna inwestycja. Jeżeli będziecie uprzejmi sprawdzić to wszystko, w Excelu jest to bardzo ładnie przedstawione. U nas są trzy inwestycje, te właśnie finansowe. Na przykład gmina Górowo, nasza tutaj, tak, pani wójt, otrzyma dofinansowanie na kanalizację, tak, w Pieszkowie i w Wągnikach bodajże. To jest jedna inwestycja, ale to tak na marginesie tylko. Ale ja przypomnę, panie radny, jesteśmy w punkcie wykonania budżetu miasta w tym momencie, także tutaj, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa odnośnie budżetu miasta? Pani skarbnik jest na łączach. Pani skarbnik. Ale tu wszystko jest jasne. Omawialiśmy te wszystkie tematy na naszych komisjach. Także ta Jestem, tak. No tak jak państwo widzicie, pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jakby umacnia nas w tym, że póki co wszystko jest w porządku. Tak, wykonanie jest w normie, nie przekraczamy żadnych techników, żadnych planów. Także myślę, że wszystko jest póki co w porządku. Mm-hmm. Dziękujemy. Te pismo jest do informacji i rozumiem, że Wysoka Rada przyjęła do informacji Regionalnej Izby Obrachunkowej. Głosujemy jednak, tak? Pani podpowiada mi, pani Sylwia podpowiada, że jednak głosujemy. Tak? Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem informacji odnośnie wykonania budżetu miasta za 2021 rok, pierwsze półrocze, zechce zagłosować. Bardzo proszę. Pani Alina Wierzbowska i jeszcze ja dzisiaj informuję państwa o swoich decyzjach słownie. Jestem za przyjęciem informacji, mam dalej problem z laptopem, tutaj zespół walczy przy nim tutaj i nie bardzo mogą go podłączyć do sieci. Pani Alina Wierzbowska. Pani Alina Wierzbowska, proszę o zajęcie stanowiska odnośnie informacji odnośnie wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Nie słychać. Proszę jeszcze raz proszę powiedzieć.
Proszę włączyć głośnik, pani Alino. Rusza pani ustami, ale nie słyszymy. Problem techniczny. Pani Alina kiwa głową, że tak, musimy tutaj językiem migowym się posługiwać. Rozumiem, że pani Alina jest za przyjęciem sprawozdania za wykonanie budżetu. Dziękuję bardzo. Informacja została przyjęta jednogłośnie. Wysoka Rado, przechodzimy teraz do kolejnych naszych tutaj punktów dzisiejszej sesji. Jest to pismo Agencji Mienia Wojskowego w sprawie utworzenia parkingu przy ulicy Kościuszki 13. Ten temat był omawiany na naszych komisjach. Ja przypomnę tylko, był wniosek tutaj pana radnego Bachanowicza, klubu radnych, tak, panie Bachanowicz? Nie, przepraszam bardzo. To był wniosek, przepraszam, już kojarzę, tak? To był wniosek jednego z naszych mieszkańców na utworzenie parkingu przy ulicy Kościuszki 13. Kościuszki 13, ja przypomnę, że jest to budynek starej policji, tak? Te pismo zostało przesłane do Agencji Mienia Wojskowego, bo Agencja Mienia Wojskowego administruje tym budynkiem i otrzymaliśmy następującą odpowiedź. W odpowiedzi na pismo z dnia 6 września w sprawie utworzenia parkingu przy ulicy Kościuszki 13 w Górowie Ławeckim uprzejmie informuję, że nieruchomość z zasobu Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie zlokalizowana w Górowie i Ławeckim przy ulicy Kościuszki 13, oznaczona tutaj jako działki, tak, będzie przedmiotem zagospodarowania w całości zgodnie ustaleniami o Agencji Mienia Wojskowego i gospodarki nieruchomościami i nie może być przedmiotem wydzieleń, podział geodezyjny i uszczupleń prowadzących do naruszenia jej obecnej funkcjonalności. W związku z powyższym postulat utworzenia parkingu nie może być zaakceptowany. Podpisał się z upoważnienia dyrektora kierownik działu nieruchomości Ryszard Jaskulski. Także informacja tu jest ogólna do informacji. No nie możemy tam wydzielić tego parkingu, bowiem Agencja Mienia Wojskowego ma jakieś tam plany w stosunku do tego budynku i terenu przylegającego i w związku z powyższym nie ma takiej możliwości. Pan tutaj Kamil Bachanowicz prowadził tą sprawę jako przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i też tutaj potwierdza to wszystko. Prawda, panie Kamilu? Tak jest. Dziękuję bardzo. To pismo jest do informacji, pani Sylwio, prawda? To pismo jest do informacji, także Wysoka Rada zna ten temat. Ja tylko nagłośniam to na naszej dzisiejszej sesji. Punkt, który doszedł na dzisiejszą sesję, jest to pismo pana radnego Zbigniewa Szlejera w sprawie rozbiórki obiektu przy ulicy Lidzbarskiej 26. Pan Zbigniew Szlejer, można skierować kamerę na autora tego pisma. O, bardzo proszę. Pan Zbigniew Szlejer w swoim rejonie tutaj wyborczym widział potrzebę i w dalszym ciągu widzi potrzebę uporządkowania tego obiektu i bardzo proszę, panie Zbigniewie, kilka słów. No, zgodnie z tym, co obiecałem, złożyłem pismo do starostwa. Z tego, co się zorientowałem na ostatniej komisji, był nadzór budowlany, no i tu tam resztę ogarnął pan Edward w takiej postaci, że spotkali się właściciele tego placu. No i zgodnie z tym, co mi obiecano, co obiecano mi i ta pani współwłaścicielka czy pełnomocniczka, do końca marca ma sprzątnąć ten plac. Z czego bardzo się cieszę. No i czekamy na efekty. Więcej nie mam nic do dodania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wynika to z troski pana radnego o swój okręg wyborczy. Mówimy tutaj o budynku starej stolarni, która spłonęła i chodzi o ten budynek właśnie, uporządkowanie go. Także to jak najbardziej właściwa inicjatywa i myślę, że dalszy ciąg tej inicjatywy pana Zbigniewa Szlejera, radnego, będzie kontynuowany. Te pismo jest również do informacji Wysokiej Rady. Kolejne pismo jest to pismo Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej 1 maja 1 w sprawie mieszkania numer 8. Ten temat był tutaj omawiany na naszej Komisji Gospodarki Mieszkaniowej. I bardzo proszę pana przewodniczącego, pana Antonowicza Czesława. Widziałem również panią Decyk, panią prezes z GOK-u naszego. Witam państwa. Tak. Pismo Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej 1 maja 12 łamane na 8. Jak już pan przewodniczący wspomniał, administratorem tego lokalu jest właśnie ZGM.
i w obecności zarządu, czyli ZGM, zarząd oraz asyście policji dokonano otwarcia tego mieszkania, bo tam były jakieś tam niepokojące sygnały. W lokalu, jak twierdzi pani prezes ZGM, nikt od jakiegoś czasu już tam nie zamieszkiwał. Mieszkanie było zdewastowane, co prawda zostało zabezpieczone, wymienione zostały zamki do tego mieszkania. I czeka po prostu do czasu jakby pewnego uregulowania tego lokalu. To może, jeżeli jest pani prezes ZGM, bardziej szczegółowo może by sprawę jako administrator może przekazała, ale ja mówię to, co było mówione akurat na komisji. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią prezes o zajęcie stanowiska. My w tym budynku mieszkalnym numer 12 mamy jedno mieszkanie komunalne i dlatego się nad nim pochylamy. Jest to mieszkanie komunalne, jest niezamieszkałe, zdewastowane i wspólnota tego budynku właśnie chce coś z tym mieszkaniem zrobić. A co chce zrobić, to pani prezes zaraz powie. Bardzo proszę pani prezes. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę Państwa, tak jak na ostatniej komisji przedstawiłam dość szczegółowo sprawę danej sytuacji mieszkaniowej. Oczywiście Państwo też dostaliście pismo w razie z wyjściami z protokołu wejścia w lokal. Lokal został zabezpieczony. Sytuacja mieszkaniowa moja 12 poinformowała administratora i to było tylko jedno jedyne zgłoszenie, że coś się w lokalu dzieje. Na tyle wspólnota tutaj zaczęła jakieś postępowanie. Tam jest remont dachu, który nie został tak wykonany, jak powinien być wykonany. Po prostu mieszkańcy troszeczkę zalewa, więc ten lokal, gdzie jesteśmy administratorem, a właścicielem jest Urząd Miasta, to jest tylko jedyny lokal w tym budynku, gdzie administrujemy. Dlatego weszliśmy wraz z policją, zabezpieczyliśmy lokal, zostały wykonane zdjęcia, a następna sprawa to sprawa sądowa, jeżeli chodzi o eksmisję dwóch osób zamieszkałego lokalu. Także pani prezes, jak najbardziej. Także pani prezes, jak najbardziej proszę tutaj z literą prawa działać. Ten lokal przez 2 lata nie jest używany. Tam są duże zadłużenia. Wspólnota mieszkaniowa tutaj no, ma z tego tytułu, że tak powiem, no, brak pieniędzy. Mieszkanie jest zdewastowane, więc tutaj no, trzeba podjąć. Panie przewodniczący, przepraszam. Wspólnota mieszkaniowa z tego tytułu, że jest mieszkanie zadłużone, nie ponosi żadnych kompetencji, ponieważ Urząd Miasta za swoją część dokładnie, wspólnota mieszkaniowa Maja 12 wystawia fakturkę do Urzędu Miasta, my tą fakturkę otrzymujemy. Nie są tylko po prostu obciążane tym, że wnioski, jeżeli chodzi za utrzymanie, tak, media i podobne, tak. A tutaj wspólnota mieszkaniowa Maja 12 nie ma żadnych konsekwencji, jeżeli chodzi o zadłużenie lokalu. Zadłużenie lokalu jest wobec najemcy, wobec właściciela, a najemcy. Rozumiem, ale niezależnie od wszystkiego, bardzo proszę pani prezes, zgodnie z tutaj z majestatem prawa, no, czynić swoją powinność, tak, żeby po prostu uporządkować tę sprawę, tym bardziej, że od 2 lat nie ma kontaktu z najemcami. Dziękuję bardzo. Mówiłam, są zawsze wysyłane, niestety nie mamy zwrotu, tak? Więc tutaj już postępowanie sądowe o eksmisję 2 osób będzie czynione. Dziękuję bardzo. Te pismo było do informacji. Tak jak widać, sprawa jest tutaj nabrała rozmachu. Rozmawialiśmy na komisjach, i pani teraz prezes ma tu umocowanie prawne, żeby po prostu działać dalej. Dziękuję bardzo. Było to pismo do informacji Wysokiej Rady. Mamy kolejne pismo również skierowane do Rady Miasta. Pismo wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Sikorskiego 19 w sprawie wyznaczenia miejsc parkingowych. Ja przypomnę, Sikorskiego 19 jest to ten budynek naszej przychodni, gdzie jest pogotowie, gdzie jest nasz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i tam również są mieszkania, gdzie mieszkają mieszkańcy naszego miasta i oni zgłaszają problem parkingowy. I tutaj również poproszę pana Czesława Antonowicza, bo ten temat był omawiony na komisji mieszkaniowej. Bardzo proszę, panie Czesławie. Jak najbardziej na posiedzeniu komisji, które się odbyło 21 października, omawialiśmy temat właśnie, który chodzi o miejsca parkingowe, wyznaczenie miejsc parkingowych przy ulicy Sikorskiego 19. No, jak cała komisja zresztą też przyznała rację, że miejsca może być mało. Ale nie mamy jakby innej możliwości, żeby wyznaczyć, jakby
szczególnie dla mieszkańców, nie wiem, dwa czy trzy mieszkania chyba tam jest, dla nich tylko osobiście, ale pochyliliśmy się nad sytuacją, że też można spokojnie wykorzystać parking przy Ulichu, który jest w bezpośrednim sąsiedztwie akurat budynku przy ulicy Sikorskiego. I to jest dosłownie parę metrów, a ten parking jest praktycznie niewykorzystany. Nie? Także... Zresztą pani prezes z RGM-u oraz przedstawiciel miasta mieli tam się udać w sumie na jakieś tam dalsze rozeznanie sprawy właśnie w kierunku wykorzystania tego parkingu czy Orlinu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pani prezes chciałaby zająć stanowisko? Tak, proszę, jesteśmy jako administrator i zarząd wspólnoty mieszkaniowej Sikorskiego 19. Jesteśmy w kontakcie i umawiamy się na przyszły tydzień po Wszystkich Świętych na spotkanie się w teren i ustalenie szczegółów. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze w tym temacie? To pismo jest do informacji Wysokiej Rady. Bachanowicz, jeżeli jeszcze... Bardzo proszę, pan Kamil Bachanowicz. Rozumiem, że wniosek nie został jeszcze rozpatrzony, tak? Czyli sprawa jest w toku, jeżeli chodzi o to rozpatrzenie, wyznaczenie miejsc parkingowych, tak? I będzie spotkanie z mieszkańcami, żeby tę sprawę omówić. Tak? Dokładnie tak. Dobrze, 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 dziękuję. Bo nie było mnie na komisji, dlatego dopytuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informacja jest chyba precyzyjna. Dalszy ciąg tego pisma i wspólnoty będzie miał za jakiś czas. Pani prezes pilotuje sprawę. Kolejne pismo dodatkowe, które wpłynęło na dzisiejszą sesję, jest to pismo do Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Górowie Ławewskim w sprawie remontu lokalu mieszkalnego przy ulicy Okrężnej 13. W Górowie Ławeckim. Tutaj również poproszę pana Czesława Antonowicza i panią prezes o kilka słów wyjaśnienia. Bardzo proszę. Pan Czesław Antonowicz. Szanowni Państwo, również na komisji października rozpatrywaliśmy sprawę najemcy lokalu przy ulicy Okrężnej 13 łamane przez 2 odnośnie remontu mieszkania. Że najemca w uzgodnieniu z administratorem sam remontował swój lokal, ale zawsze to było jakby w uzgodnieniu z administratorem, jaki to był być koszt, jakiej skalę remontu, jaka miała być. A tutaj akurat tego nie było, jakby najemca przedstawił już sytuację jakby dokonaną i postawił właśnie administratora przed ścianą, żeby ma zapłacić za remont, który był teoretycznie wykonany. Pismo, które tam oczywiście jakieś tam dokumenty kosztorysowe, to były dla komisji dnia. Nie było tam ani podpisu nikogo, ani jakieś pieczątki, jaka to firma zrobiła. Kosztorysy, które były przedstawione, to były, no tak można było wydrukować to w sumie z komputera i przedstawić, bo dla nas to wartości jakieś tam wielkie nie miało, jako podpisu. Dlatego całą sprawę przekazaliśmy do Komisji Mieszkaniowej, żeby bardziej szczegółowo i wnikliwie zajęło się sprawą tą jedną szczególną. Nie? Także dla nich to może będzie... Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani prezes. Tak, proszę Państwa, zostało też szczegółowo przedstawione przeze mnie na ostatniej komisji i tak jak tutaj Pan Przewodniczący powiedział, zawsze jest najpierw podanie najemcy o czy wykonanie remontu, czy o wykonanie, przestawienie pieca kapowego, co jest najpilniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o sezon grzewczy. Zawsze administrator idzie w teren i powiem tak, bada sprawę. Tutaj w tym przypadku my zostaliśmy faktycznie postawieni pod ścianę, bo dostaliśmy paragon z wymiany okien 2015 rok, a tak jak tłumaczyłam na... Mamy problem techniczny. Obraz się zawiesił. Pani prezes. Nastąpiła stop klatka tutaj. Ja może wejdę w słowa tak, za panią prezes. Bardzo proszę. Pan Czesław Antonowicz.
proszę Państwa, no były przekazane do ZGM-u jakby rachunek czy paragon, nie wiem dokładnie jak to nazwać, bo tego nie widziałem, za wymianę okien w roku 2015. My teraz mamy rok 2021, to jest 6 lat jakby po. Nie? No to też moim zdaniem to tak się chyba nie robi. I dlatego mówię, bardziej wnikliwie przedstawię sytuację, właśnie komisja mieszkaniowa i dojdzie do konsensusu, co z tym dalej z tym pantem zrobić. Dziękuję. Dziękuję. Pani prezes ma problem techniczny, z tego widać, gdzieś tutaj. Jeżeli można... Bardzo proszę, pani radna Anna Piszczek, proszę mówić. A już na komisji złożyłam taki wniosek, żeby niejako bardziej zaangażować, jeżeli chodzi o mieszkania komunalne, komisję mieszkaniową, bo z racji funkcji często widzę, że ludzie zwracają się z prośbą o remonty. No, zgodnie z ustawą o najmie mają takie prawo. Oczywiście to jest trudny temat, tam trzeba sprawdzić, bo są i obowiązki, jak i po prostu dbanie o to mieszkanie. Później druga rzecz, duża rzecz, która stoi po stronie właściciela, czyli Urzędu Miasta. Moja propozycja, bo rozmawialiśmy z panią prezes, jest tych potem coraz więcej, żeby jednak one były analizowane przez wspólnotę mieszkaniową, przepraszam, przez komisję mieszkaniową, ponieważ to są duże koszty, niejednokrotnie. Również pani... tak jak pani prezes powiedziała, piece. No to wiadomo, to leży po stronie właściciela, to szybko jesteśmy w stanie sprawdzić, czy wymaga wymiany, czy nie, przełożenia kafli. Także jeszcze raz, bardzo proszę o większe zaangażowanie i większą moc prawną dla właśnie Komisji Mieszkaniowej. Dziękuję bardzo. Kończąc właśnie ten temat, chcę poinformować Wysoką Radę, że najemca tego lokalu otrzymał od magistratu zawiadomienie następującej treści. Rada Miasta na podstawie tu stosownych artykułów przekazuje do właściwego organu, to jest do Społecznej Komisji Mieszkaniowej, pismo właśnie z prośbą o remont tego lokalu i wymianę piecyka. Także najemca te pismo otrzymał i czekamy teraz na rozstrzygnięcie Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Dziękuję bardzo. Ten temat tak został załatwiony. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado. Głosujemy nad tym. Mam informację tu od naszej pani prowadzącej, że te pismo podlega przegłosowaniu. W związku z powyższym, kto z pani państwa jest za takim załatwieniem sprawy, aby pismo zostało przesłane do właściwej Komisji Społecznej Rady Miasta? Trwa głosowanie. Pani Anna jeszcze, Piszczek. Pani Wójt, mamy w tej chwili sesję. Bardzo przepraszam. Dziękuję bardzo. Ja jestem również za takim załatwieniem sprawy, czyli za przesłaniem tego pisma i do Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Pani Anna Piszczek, pani Aniu, czekamy na głos pani jeszcze.
Pani radna Anna Piszczek. Pani Sylwia już zagłosowała, bo nie widzę teraz. Tak? Dobrze. Jednogłośnie Wysoka Rada zagłosowała o przekazaniu pisma do dalszego procedowania do Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Górowie Ławeckim. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do kolejnej naszego spotkania. Pismo, przepraszam, jest to informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2021-2022. Bardzo proszę panią Alinę Wierzbowską, bo wiem, że uczestniczyła w tej czynności. Bardzo proszę jako przewodniczącą Komisji Oświatowej o zabranie głosu. Dzień dobry wszystkim. Słychać mnie, panie przewodniczący? Tak, proszę mówić, słychać dobrze. Ja przepraszam, panie przewodniczący, mogę się chwilkę? Bardzo proszę, wiem, tak. Bo tutaj mieliśmy 10 punkt w sprawie remontu tego lokalu, a 11 to było pismo w sprawie wymiany piecyka. Nie wiem, czy to zostało połączone. To zostało przekazane w jedno. To są okay. Właśnie remont lokalu i piecyk gazowy również w jednym temacie, bo to się łączy razem z remontem lokalu. Tak, ja rozumiem. Dziękuję tak. Bardzo. Bardzo proszę pani Alina Wierzbowska, mówimy o przygotowaniu jednostek placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego. Tak, witam serdecznie wszystkich. 26 sierpnia odbyliśmy komisję oświaty wraz z panem inspektorem w poszczególnych placówkach. I tak może pokrótce przedstawię, jakie potrzeby, jakie priorytety na następne lata placówek są. I tak, przepraszam. I tak, jeśli chodzi o placówkę przy ulicy Szkolnej 4, dyrektor przekazał nam informacje, jakie zostały wykonane remonty. I tak, zostało wykonane w czasie pandemii. Wykonane zostały ławki dla uczniów z pozyskanego od sponsorów drewna i umieszczono je w korytarzach głównego budynku szkoły. Następnie wykonano drobne naprawy w sanitariatach, przeprowadzono naprawę instalacji elektrycznej w łączniku i hali sportowej, naprawiono piec CO, zakupiono zestaw tablicy interaktywnej z projektorem i dodatkowo jedną tablicę interaktywną, czyli w sumie dwie tablice interaktywne i projektor oraz w okresie, kiedy odbywaliśmy kontrolę, cały plac remontowo-budowlane obejmujące kompleksowy remont dachu oraz elewacji zewnętrznej wraz z termomodernizacją. Potrzeby, jakie z jakimi boryka się pan dyrektor, jeśli chodzi o placówkę przy ulicy Szkolnej 4, to wymiana instalacji elektrycznej w głównym budynku szkoły, malowanie klasy korytarzy, remont i malowanie sali gimnastycznej, wymiana stolarki drzwiowej w kilku klasach i pomieszczeniach socjalnych oraz stworzenie wybudowanie placu zabaw dla dzieci. Jeszcze do tego przydałoby się wymienić parkiet w hali sportowej i sali gimnastycznej, wymiana instalacji CO w prawie całym budynku, dostosowanie i remont łazienek i dostosowanie wejść do szkoły dla osób niepełnosprawnych. Jeśli chodzi o budynek przy ulicy Sikorskiego 22, również wykonano drobne naprawy dachu, odmalowano sale lekcyjne, część klatki schodowej, również wyremontowano część tumina, to była rozbiórka i remont i podłączono budynek do sieci miejskiej firmy EDIX. Potrzeby, wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej w głównym budynku szkoły, podłączenie w pracowni biologicznej dygestorium do instalacji wodno-kanalizacyjnej i wykonanie otworu wentylacyjnego, remont elewacji zewnętrznej budynku, wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego wewnątrz i na zewnątrz obiektu placówki, wykonanie wentylacji wewnętrznej w pomieszczeniach klasowych, remont dachu oraz kominów, remont boiska szkolnego oraz sali gimnastycznej,
I tutaj chodziło o pęknięcie muru i pan dyrektor miał się kontaktować z firmą, która miała to po prostu dokładnie obejrzeć i poinformować, jak poważna jest to sprawa. Następnie potrzeby jeszcze to wymiana drzwi wejściowych do szkoły od strony Sikorskiego, drzwi bocznych w sali gimnastycznej oraz remont dachu oraz kominu. Takie potrzeby w szkole przy ulicy Sikorskiego 22 i następną placówką było przedszkole i tutaj też były wykonane w okresie roku szkolnego drobne remonty, takie jak remont schodów wejściowych do głównego budynku placówki, remont łazienki dla personelu, odświeżenie części elewacji i drobne naprawy. Potrzeby są również ogromne, między innymi termomodernizacja całego obiektu, dokończenie w środku wymiany grzejników, wymiana parkietów w salach dydaktycznych, dwóch są wymienione parkiety, wymiana okien w pomieszczeniach gospodarczych na korytarzu i ocieplenie i remont, elewacja budynku, to tak jak wspomniałam, wtedy cała termomodernizacja. Wnioski. I to jest najważniejsze. Proszę już do sedna sprawy, Pani tak. Przewodnicząca, bo na razie mówiliśmy tutaj o problemach, o potrzebach. Proszę krótko, jaki jest stan przygotowania placówek? Dobrze. Wnioski były, wnioski z nas przeprowadzonej komisji były wyciągnięte i zatwierdzono, że placówki były należycie przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego 2021-2022 pod względem ładu, porządku oraz bezpieczeństwa dzieci. Niemniej jednak na podstawie przeprowadzonego przeglądu budynki oświatowe placówek, czyli przedszkola i szkoły podstawowej, należy w jak najszybszym czasie poddać gruntownej modernizacji oraz dostosować do osób niepełnosprawnych w celu poprawienia warunków pracy w szkole. Dziękuję, dziękuję bardzo za bardzo szczegółowe przedstawienie potrzeb naszych placówek oświatowych. Niemniej jednak generalnie nasze placówki wystartowały 1 września. Dyrektorzy szkół, czyli naszej szkoły podstawowej i pani dyrektor przedszkola odpowiednio przygotowały zaplecze i miejmy nadzieję, że praca będzie odbywała się w sposób ciągły. Nie będzie nauczania hybrydowego czy zdalnego, jak miało to miejsce wcześniej. Szanowna Rado, chcę poinformować jedną chwilę właśnie, chcę powiedzieć, że obrady sesji Rady Miasta są transmitowane na żywo. Jest możliwość uczestnictwa w tych obradach. Obrady nasze nie są tajne i w tej chwili mam informację i tutaj widzę pana najemcę lokalu, pana Jerzego Gąbierskiego, który chciałby zabrać głos. Zgodnie z naszym regulaminem Rady Miasta, który jest z roku 2019, w paragrafie 21 jest w punkcie 10, mamy napisane, że w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie spośród publiczności po uprzednim uzyskaniu zgody, przy czym postanowienia stosuje się tam odpowiednio. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji. I w tej chwili po raz pierwszy w naszej historii łączy się z nami mieszkaniec naszego miasta, pan Jerzy Gołębieski. I bardzo proszę, panie Gołębieski, o zabranie głosu. Bardzo proszę. Udzielam panu głosu. Bardzo proszę. Dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Ja mam kilka pytań do Państwa, więc jedno zasadnicze pytanie. Kto i za jakie pieniądze zorganizował ostatnią imprezę szczepionkową? Skoro na nic nie ma pieniędzy, na nic kompletnie, nie ma na remonty, na nic. Ja siedzę tutaj w bunkrze generalnie w XIX wieku, przeniosłem się w czasie. Nikt tym się nie interesuje, dlatego chciałbym zapytać właśnie pana burmistrza generalnie, dlaczego nic w tym kierunku się nie robi. Ja rozmawiałem z panem burmistrzem już kilka razy, z panem przewodniczącym również. Następne pytanie to jest...
dlaczego pan burmistrz, chociaż obiecywał, nigdy nie ogłosił konkursu na dyrektora Domu Kultury? Bo jak wiemy, u nas nic się nie dzieje. U nas miasto jest wymarłe. Sami nic się kompletnie nie dzieje. Państwo wiedzą, że ja jestem muzykiem i chciałbym, żeby coś tu się działo. I dlatego pytam właśnie o tę kwestię, ponieważ z panem burmistrzem kiedyś rozmawiałem, dwa razy obiecał, że ogłosi. No niestety nie. A pani, która pełni de facto obowiązki, no moim zdaniem subiektywnym, no nie ma na ten temat pojęcia po prostu. A górowo wierzcie mi państwo, że może być sławne, nazwy słynne na całą Polskę, także potrzebny jest dobry menadżer. Jeżeli można, ja sądziłem, że będzie pan mówił w swojej sprawie tutaj w tym momencie, tematy, więc my mamy kontakt z sobą osobisty, bo tu już kilkakrotnie z panem Gołomieckim rozmawialiśmy, no pan nigdy tego nie zgłaszał do mnie tutaj. Ja już zakończę, tak. To ja już zakończę jednym pytaniem. Bardzo proszę. Kiedy burmistrz miasta mi w końcu zamieni mieszkanie, bo to nie jest mieszkanie, to nie jest lokal na mieszkanie. To nie jest lokal na mieszkanie. Jest to tak zimno, piec mi wysadziło zimą. Zaprosiłem tutaj gościa, który naprawia i instaluje piece. Powiedział, że temperatura jest taka tutaj zimą, że tu nie da się wysiedzieć po prostu. Ja chciałem kiedy pan burmistrz mi w końcu zamieni mieszkanie, bo to nie jest mieszkanie na mieszkanie. Tu nie można mieszkać. Dobrze, rozumiem. Pana pytania będą przekazane przeze mnie osobiście dla pana burmistrza, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, pan burmistrz musiał jechać do starostwa i uczestniczy tam teraz obradem. Pana pytanie przekażę tutaj. Jednocześnie chciałem pana poinformować, że pana pismo odnośnie remontu lokalu oraz wymiany tego piecyka zostały przekazane społecznej komisji mieszkaniowej. I ta społeczna komisja mieszkaniowa jest władna do podjęcia stosownej decyzji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Był to głos naszego mieszkańca. W tej chwili, szanowna Rado, wracamy do naszych obrad. Teraz w tej chwili będzie punkt 12. Bardzo proszę, pan radny Gajdamowicz, bardzo proszę. Do tego protokołu z przeglądu placówek oświatowych i chciałbym tutaj podtrzymać jak najbardziej wniosek, że one wymagają bardzo szybkiej modernizacji i chciałbym też zgłosić to, co zgłaszałem na komisji, że tutaj priorytetem jest cieknący dach na hali. Trzeba by było tutaj się tym zająć i ta instalacja, która cały czas tam jest wywalana, tym bardziej, że teraz zaczął się sezon siatkarski, siatkarze rozgrywają mecze, jest to wizytówka naszego miasta. Tak, także potwierdzam to wszystko. Pan Rafał Gajdanowicz, radny, te sprawy pilotuje tutaj i te sprawy zgłasza i przekazuje dalej. Także sądzę, że te problemy przez pana zgłaszane będą rozwiązane. To tyle chyba tutaj, jeżeli mówię o przygotowaniu naszych placówek. Tutaj pani przewodnicząca Komisji Oświatowej bardzo szczegółowo przedstawiła to wszystko, tak jak mówiliśmy, ale niemniej jednak nasze placówki uważamy, że są bezpieczne i młodzież jak najbardziej może tam uczestniczyć. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, Wysoka Rado, do punktu 12 naszej dzisiejszej sesji. Jest to sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska dla gminy miejskiej Górowo i Ławeckie do roku 2020 i bardzo proszę panią inspektor Łuczkowską, bo miała się z nami łączyć internetowo, o przybliżenie tego tematu. Dzień dobry państwu. Bardzo proszę. Zaraz prezentację państwu. Bardzo proszę. Ten temat jest dla Wysokiej Rady znany. Rozmawialiśmy na ten temat na naszych komisjach, ale tu jest pani autor tego sprawozdania i na pewno w sposób ciekawy to wszystko przedstawi. Bardzo proszę, pani Katarzyno. Także chciałbym państwu przedstawić sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska dla gminy miejskiej do 2020 roku za lata 2019-2020. Burmistrz miasta zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska co dwa lata przekazuje Radzie Miasta raport z realizacji takowego programu. Także w programie ochrony środowiska, żeby rzeczywiście określić tak naprawdę stopień jego realizacji, wskazuje się wskaźniki realizacji takiego programu, obszary interwencji oraz tak naprawdę zadania, które należy realizować. I tak jak państwo widzą z przedstawionej tabeli, wszystkie zadania gmina miejska realizowała.
Nie udało nam się jedynie zrealizować jakby wskaźnika długości sieci kanalizacyjnej i odsetku ludności korzystającej z oczyszczalni, ale związane jest to głównie z tego, że po prostu według danych GUS nawet w 2015 roku długość sieci wynosiła 12,3 km, a tu zostało wskazane w programie 13,2, więc myślę, że to był po prostu błąd, a ta długość sieci od 2015 roku ciągle wynosi te 12,3 km. Tak samo nieosiągnięty został wskaźnik jako powierzchnia lasów, a to związane jest z tym, że powierzchnia lasów zmniejszyła się jako lasy zarządzane przez Lasy Państwowe, czyli tak naprawdę nie lasy gminne, tylko lasy państwowe, na które my jako gmina nie mamy żadnego wpływu. A tak wszystkie działania były realizowane. Realizacja części zadań z powodu braku wystarczających środków została przesunięta na inny termin. Niektóre zadania są w trakcie realizacji ze względu na to, że są realizowane etapami. Niektóre zadania pomimo tego, że nie były zapisywane w programie, a były realizowane. Należy też zauważyć, iż część zadań inwestycyjnych była realizowana przy udziale środków zewnętrznych pozyskiwanych przez gminę, na przykład z Unii czy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. I tak jeszcze chciałabym tu pokazać działania edukacyjne, które były prowadzone na terenie miasta. I co roku uczniowie przedszkola i szkoły podstawowej biorą udział w ogólnopolskiej akcji Listy dla Ziemi. Ona co roku ma inną tematykę, czy to gospodarka odpadami, czy zanieczyszczenie powietrza. Przedszkole również prowadzi swoje działania edukacyjne. Na terenie miasta co roku też jest organizowany Dzień Czystego Powietrza, który porusza temat ograniczenia niskiej emisji. W Ośrodku Kultury również były realizowane projekty Ekologia to lubię i Ekopatrol, współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Również na stronach internetowych i portalu społecznościowym zamieszczamy wszelkie maści materiały edukacyjne. Organizujemy w przedszkolu też corocznie Dzień ze Śmieciarzem, gdzie poruszamy tematy prawidłowej gospodarki z odpadami. Prowadzimy dystrybucję ulotek informacyjnych i organizujemy sprzątanie świata dla naszych jednostek oświatowych. Myślę, że te wszystkie działania określają tak naprawdę realizację tego programu, gdyż no, samo założenie programu ochrony środowiska jest takie, że ma ono wyznaczać cele i kierunki prowadzące do ochrony środowiska i do poprawy jego stanu. Więc myślę, że to wszystko. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze dopytać panią inspektor odnośnie programu ochrony środowiska dla naszej gminy? Nie widzę. Ja tutaj tylko jeszcze spytam. Tutaj w materiałach podaje pani tylko dwa piece zostały wymienione na bardziej ekologiczne. To nie jest za mało? Tak? To bardzo mało, dwa piece na całe miasto. To są piece wymienione z dofinansowania, które jakby można uzyskać z Urzędu Miasta. To są piece na pelet. Proszę przypomnieć krótko, jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dofinansowanie z Urzędu Miasta? Wniosek należy złożyć do 30 marca danego roku i wymianie podlegają tylko piece tak zwane kopciuchy na piece na pelet. Na pelet. Też już jak pan przewodniczący tutaj wspomniał, to też od razu powiem, że gmina miejska podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i w Urzędzie Miasta został utworzony punkt konsultacyjno-informacyjny czystego powietrza. Także zapraszamy wszystkich mieszkańców, głównie domów jednorodzinnych, tak? Bo tutaj wnioskodawcami mogą być właściciele domów jednorodzinnych do dwóch lokali mieszkalnych w budynku, do przyjścia i do pytania się, tak, o możliwości dofinansowania do wymiany źródeł ciepła. Rozumiem, bo wcześniej... Bo wcześniej... Na ciepła, na piecyki gazowe, na takie bardziej inne źródła. Tak? A w tej chwili dofinansowanie jest na pelet, na piece typu pelet, tak? Z Urzędu Miasta tak. Rozumiem. Ale mówię, tu jest możliwość jeszcze uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dla właścicieli domów jednorodzinnych. Dziękuję bardzo. I my pomagamy przy wypełnieniu wniosków, przy rozliczeniu, nie ma problemu. Dziękuję bardzo. Osoby zainteresowane, które nas będą oglądały i oglądają, proszę o kontakt z panią inspektor Łuczkowską, która tu wszystko wyjaśni i pomoże wypełnić wniosek w tej sprawie. Pytanie do pani Katarzyny. Bardzo proszę, pan radny.
Pani Kasiu, bo tak mieszkańcy no słuchają, niektórzy chcieliby, może nie wiedzą że do końca, jak to wygląda. Tak w przybliżeniu, jaki jest procent udziału mieszkańca w kosztach, a ile może dostać z miasta? Tak, żeby mniej więcej ludziom nakreślić, o jakich pieniądzach my mówimy. Z miasta, czyli to na podstawie naszej uchwały, czyli te piece na pelet, to jest do 10% mniej więcej niż 3000. A z czystego powietrza jest zróżnicowany poziom, bo jeżeli dochody mieszkańca nie przekraczają w rodzinie wieloosobowej 1564 zł, a w jednoosobowej tam jest około ponad 2000, to można dostać nawet 60% dofinansowania. A w podstawowym poziomie, jeżeli te dochody są wyższe, to jest około 30%. I było kiedyś coś takiego, że to musi się wydarzyć przez jakiś okres, tak? Że za ileś tam lat będziemy wszyscy musieli to powiedzieć zmienić źródła. Jest jakiś termin taki konkretny, czy nie? Na dzień dzisiejszy nie ma konkretnych terminów, ale to już jak kiedyś pan burmistrz wspominał, są zamysły w Urzędzie Marszałkowskim do podjęcia uchwały tak zwanej antysmogowej i wtedy tam będą pewnie określone konkretne terminy, do kiedy będzie trzeba wymienić te stare piece. Jasne. Jeszcze tylko jedno pytanie odnośnie śmieci w mieście, bo wspominaliśmy ostatnio o wywozie popiołu i to miało się zacząć dziać tam. Mieliśmy zmienić, że tak powiem, stawkę, coś miało wzrosnąć, tam się wziąć 5 groszy bodajże. A zauważyłem, że popiół jest zabierany z tymi ogólnymi śmieciami. Czy coś wiąże się to z podniesieniem stawki za wywóz śmieci od mieszkańców? Na dzień dzisiejszy nie. Dziękuję bardzo. Ja przepraszam, czy ja mogę dwa słowa? Proszę bardzo, pani Ewa Antochów, radna, proszę. Pani Kasiu, te kwoty, o których pani mówiła, ja rozumiem, że to jest kwota na osobę, nie na gospodarstwo domowe, tak? Na osobę. Na osobę w gospodarstwie. A tu jeszcze wracając do tych śmieci, to jak dobrze pamiętam, to ma się zadziać od przyszłego roku, bo wtedy będzie podpisywana nowa umowa tam z tym popiołem, jeśli dobrze pamiętam, tak? Tak. Przetarg jest w trakcie przygotowywania i tam zamieścimy już ten odbyt popiołu. Zobaczymy tak, ale jak tutaj naprawdę po wyłonieniu. Chcę powiedzieć, że nasi pracownicy interwencyjni wywożą jeszcze popiół, bo sam widziałem na mojej ulicy wywożą popiół naszym traktorkiem tutaj raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie w ramach tam potrzeb. Także jeżeli gdzieś ktoś wywozi z ogólnymi śmieciami, to jest nieprawidłowość, bo popiół ma swój pojemnik oddzielny i wywożony jest przez miasto póki co jeszcze. To taka informacja ogólna jeszcze. To źle, że oni zabierają razem z tymi ogólnymi śmieciami? Tak. Popiół jest wywożony oddzielnie naszym traktorkiem i tylko popiół. To jest ekipa panów. To jest jakaś inicjatywa ich taka własna, że oni to robią, zabierają? Nie. To popiół nie może być ze zmieszanymi jakby zabrany. No u nas z tego co wiem, to tak jak powiedziała pani Kasia, zabierają pracownicy Urzędu Miasta traktorkiem z boksu, który tam mamy pojemnik na popiół, bo są też u nas w boksie i w blokach osoby, które no palą jeszcze na, nie wiem, na drzewo, na węgiel, na co tam. W każdym razie ten popiół mają, generują go i panowie go zabierają osobno. Nie zabiera tego śmieciarka, z tego co ja wiem. Dokładnie. Ja może powiem, się wtrącę. Jedyna możliwość, kiedy może śmieciarka zabierać, to jest wtedy, kiedy ten popiół jest zanieczyszczony, tak? Kiedy to nie jest popiół. No tak powiem. No ale tak też nie tak powinno być. Tak samo jest jak z odpadami segregowanymi. Jeżeli przyjeżdża śmieciarka i weryfikuje i w szkle nie jest szkło, tylko tak naprawdę odpady zmieszane, to tak samo jest z popiołem, tak? To jest zabierane jako odpad zmieszany. Ale mamy do tego specjalne pojemniki z napisem popiół i nasi panowie zbierają osobiście. Pani Anna Piszczek, bardzo proszę. Pani Aniu. W nawiązaniu do słów pana radnego, my w swoich wspólnotach zwracamy uwagę na to, jeżeli coś dzieje się... Aniu, przepraszam ciebie, bardzo słabo cię słychać. Coś tam, nie wiem, słabo bliżej, cię słychać. Bliżej pewnie trzeba. My w swoich wspólnotach informujemy naszych mieszkańców, że jeżeli coś dzieje się nie tak, to informacja na dzień dzisiejszy. To, co pan radny powiedział, wzięli popiół, informuj. U nas informują administratora. Z domków jednorodzinnych, nie administrowanych przez ZGM, niech będzie informacja bezpośrednio do pani Kasi. Wystarczy telefon i wtedy informacja jest. Nie, że gdzieś tam tydzień temu, dwa tygodnie temu, na dzień dzisiejszy. To myślę, że poprawi jakość usług. I będziemy wiedzieli,
co się zdarzyło, że ktoś wziął i dlaczego wziął. Dziękuję. To ja bym chciała jeszcze powiedzieć, tak jak pani Ania powiedziała, ja bym prosiła po prostu, jeżeli następuje jakaś sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, albo czasami mamy też zgłoszenia, że ktoś worków nie dostał w sobotę, to ja proszę na bieżąco zgłaszać takie rzeczy, bo nam to ułatwia po prostu reakcję, a nie później po tygodniu, tak jak pani mówiła, czy po trzech. Dobrze, dziękuję. Ochrona środowiska jest bardzo ważna i ekologia, także jesteśmy nastawieni, jesteśmy atakowani przez telewizję, przez media i wiemy, o co chodzi. No po prostu trzeba to po prostu robić, a nie o tym mówić i wtedy jak najbardziej to wszystko będzie. A na pewno temat śmieci wróci na pewno w przyszłym roku i to będzie trudny temat, bo wiem, że tutaj pani skarbnik też przedstawiała, pieniądze płacone przez naszych mieszkańców póki co nie wystarczają w tym roku nie wystarczą na opłacenie wszystkich rachunków. To tak tylko na marginesie. Także rozumiem, że program ochrony środowiska dla gminy miejskiej został przyjęty przez Wysoką Radę do wiadomości. I w ten sposób, Wysoka Rado, wyczerpaliśmy wszystkie punkty. Przechodzimy do spraw teraz wagi ustawowej. Będziemy podejmowali uchwały i tutaj bardzo proszę, na pierwszy rzut idą trzy uchwały pani skarbnik. I pani skarbnik, bardzo proszę o kontakt tutaj z nami na łączach. Pierwsza uchwała, jaka będzie tutaj procedowana, jest to zmiana wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowa i Ławeckie na lata 2021-2035. Pani skarbnik uczestniczyła w naszych komisjach i bardzo szczegółowo również nas zapoznawała. Gdyby była pani uprzejma jeszcze tak pokrótce przypomnieć, jakie będą zmiany wieloletniej prognozie, bylibyśmy wdzięczni. Bardzo proszę. Tak, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pierwsza nasza uchwała to uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta. Mamy następujące zmiany. Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2021 rok dokonano następujących zmian na lata 2021-2035. Kwota dochodów została zwiększona o 305 711 zł 42 grosze i są to dochody bieżące. Dochody majątkowe pozostały bez zmian i jest to stan zgodny ze stanem budżetu miasta na dzień 27 października. Kwota wydatków została zwiększona o kwotę 445 711 zł 42 grosze, z czego wydatki bieżące wzrosły o 305 711 zł 42 grosze, a wydatki majątkowe wzrosły o 140 tysięcy i jest to zgodne ze stanem faktycznym na dzień 27 października naszego budżetu. Dodatkowo zmieniły się kwoty przychodów i rozchodów, jeśli chodzi o załącznik numer 1 wieloletniej prognozy finansowej. Przychody miasta zostały zwiększone o kwotę 8 499 000, rozchody natomiast o 8 359 000. Te przychody i rozchody w dużej mierze jakby dotyczą naszych późniejszych uchwał, ale tak pokrótce powiem o obniżenie kosztu łącznej obsługi zadłużenia, czyli o emisję obligacji, co wiąże się z restrukturyzacją naszego zadłużenia już istniejącego. I to jest załącznik numer 1. W załączniku numer 2, który jest wykazem przedsięwzięć realizowanych przez nasze miasto, jedyna zmiana, która powstała, to jest podniesienie o kwotę 140 tysięcy złotych na rok bieżący wydatku majątkowego dotyczącego termomodernizacji szkoły podstawowej w Górowie i Ławeckim. I to tak naprawdę pokrótce, jeśli chodzi o wieloletnią prognozę finansową. Wskaźniki mamy zachowane, na razie wszystko jest tak, jak trzeba. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej naszego miasta? Nie widzę. W związku z powyższym, Wysoka Rado, procedujemy. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2021-2035? Zgodnie z załącznikami do tej uchwały, zgodnie z załącznikiem numer 1 i numer 2, zechce zagłosować.
W tej chwili trwa głosowanie. Następuje spływ głosów. Bardzo proszę. Ja jestem na końcu, tak jak widać, i jestem za podjęciem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejną uchwałą przedstawianą tutaj przez panią skarbnik jest uchwała w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na rok 2021 i w sposób bardzo istotny łączy się z uchwałą odnośnie wieloletniej prognozy. Tutaj również poproszę panią skarbnik o zapoznanie nas tutaj. Przypomnę również, że te tematy były omawiane przez nas i przez panią skarbnik na naszych komisjach i bardzo proszę pani skarbnik. Proszę Państwa, następna nasza uchwała to uchwała dotycząca zmiany budżetu miasta. Zmiany przedstawiają się następująco. Zwiększamy dochody budżetu miasta o kwotę 258 361,84 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 zwiększa się wydatki również budżetu miasta o kwotę 398 361,84 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 budżet po zmianach będzie się przedstawiał następująco. Dochody ogółem będą wynosiły 28 401 412 zł i 37 groszy. Wydatki ogółem 31 968 576 zł i 37 groszy. Budżet nasz jest budżetem deficytowym. Deficyt będzie wynosił 3 567 164 zł i zostanie pokryty kredytem w wysokości 89 821 zł, wolnymi środkami w kwocie 1 816 299 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 1 661 044 zł. Macie Państwo załączniki pierwszy i drugi dotyczące dochodów i wydatków. Tak. Załącznik numer 3 i 4 to są wydatki jeszcze i dochody związane z zadaniami zleconymi na podstawie decyzji. Załącznik kolejny to zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku, przychody i rozchody oraz planowane dochody związane z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych. Ja tak pokrótce na prośbę pana Kamila zrobiłam takie objaśnienia do tych zmian. Mam nadzieję, że w miarę czytelne. Teraz pozwolę sobie je pokrótce przedstawić. Zwiększa się plan dochodów o kwotę wspomnianą już 258 361 zł i 84 groszy, na co składają się. W dziale 010 zwiększa się o kwotę 1206 zł i 84 grosze. Kwota ta na podstawie decyzji wojewody została wprowadzona do budżetu i dotyczy zwrotu części podatku akcyzowego. W dziale 600 zwiększa się o kwotę 259 347 zł. Jest to zmiana dotycząca zmiany klasyfikacji budżetowej. Dział 700 zwiększamy o kwotę 200 zł do wysokości faktycznego wykonania dochodów. W dziale 750 zwiększamy o kwotę 10 500 zł, na co składa się w rozdziale 750-23 zwiększenie o 1500 zł do wysokości faktycznego wykonania. W rozdziale 750-56 zwiększenie o 9 000 na podstawie pisma z GUS-u o przyznanej nam dotacji. W działach 756 zwiększamy o 97 150 zł, czyli do wysokości faktycznego wykonania oraz prognozowanego na koniec 2021 roku. W dziale 758 zmniejszenie o kwotę 250 817 zł, na co składa się rozdział 758-01 zwiększenie o 8400 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów o przyznaniu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. A także rozdział 758-16, gdzie zwiększamy o kwotę 130 zł do wysokości faktycznego wykonania oraz zmniejszenie o 259 347 zł ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej. Dział 801 zwiększenie o 35 777 zł do wysokości faktycznego wykonania. Pozostałe zmiany dotyczą decyzji wydanych przez wojewodę, na podstawie których wprowadziliśmy zmianę. Czy to zwiększenia, czy zmniejszenia, już nie będę tak szczegółowo może omawiać. Po stronie wydatków mamy kwotę zwiększoną o 398 361 zł i 84 grosze. Większość tych zmian są to zmiany dokonywane na podstawie decyzji wojewody, które zostały nam przekazane. Na podstawie wniosków złożonych przez jednostki nasze organizacyjne. Na zasadzie przesunięcia pomiędzy paragrafami, ponieważ jak Państwo wiecie, zbliżamy się do końca roku i musimy sobie te paragrafy tam troszeczkę uaktualniać.
No i tu jest zwiększenie o te 140 tysięcy, czego nie zdążyłam Państwu dopisać, bo już jak Państwu wysłałam informację, to dostałam właśnie taką informację, że trzeba tą kwotę po prostu zwiększyć, tak? I to by było na tyle, jeśli chodzi o zmiany w budżecie. Ja pytanie od razu mam do Pana Kamila, czy takie objaśnienia wystarczą? Dla mnie? Tak, bo Pan prosił, żeby było więcej pisanego niż cyferek. Tak, bardzo dziękuję. Tak pasuje? Tak, bardzo dziękuję. No dobrze. Dziękuję Pani Skarbnik za bardzo szczegółowe przedstawienie tego zagadnienia. Są to zmiany w budżecie miasta. Zbliży się końcówka roku i na pewno takich zmian w budżecie miasta będzie jeszcze dużo, bo każda dotacja, każde zmniejszenie, zwiększenie będzie powodowało podjęcie takiej decyzji o zmianach w budżecie miasta. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym temacie? Tak, jeżeli można powiedzieć. Bardzo proszę, Pan Radny Gajdamowicz. Ja również przychylam się do tego, co powiedział Kamil. Jest bardzo fajnie przedstawione to, tym bardziej, że są to pieniądze nasze publiczne, prawda, naszego samorządu. I ja chciałbym tu nawiązać właśnie do tych wydatków dotyczących robót dodatkowych na szkole. Czy ktoś mógłby takie roboty dodatkowe, żeby mieszkańcy też byli świadomi, na co te pieniądze dodatkowe chcemy przeznaczyć, tak? Jakie tam się roboty dodatkowe na szkole w trakcie tego remontu pojawiły? To tak, myślę, że chyba najodpowiedniejszą osobą będzie pan Edward. Pan inspektor Edward Drymuch, czy jest na łączach? Chyba raczej nie widać pana Edwarda. Jest. Jest pan Edward? Nie słychać pana. Halo, pan Edward Drymuch, pan inspektor. Już będzie słychać. Panie Edwardzie, było pytanie odnośnie prac dodatkowych na szkole. Kilka informacji bardzo zwięźle, bardzo proszę. Tak, oczywiście w punktach odczytam. Jest to remont i przebudowa schodów zewnętrznych do sali gimnastycznej nowej od zaplecza. Pierwsze. Drugie. Remont głównego wejścia do sali gimnastycznej nowej. Trzecie, przebudowa rampy dostawczej do stołówki i budowa odwodnienia. Tam widać, prawda, było te fundamenty, które już są wylane i tak dalej. Czwarte, remont wejścia do przybudówki przy szkole. Remont komina, który nie był ujęty wraz z dociepleniem. To już zostało zrobione. Wymiana stolarki okiennej w części piwnic, tam w części tej mieszkalnej. I wymiana gruntu spoistego nasypki przy ociepleniu ścian fundamentowych. To już też zostało zrobione, wykonane. Bo to ci, którzy tam bywają, to wiedzą, myślę, że panowie Rafałowie, po prostu tam była glina, prawda? To było widać, co to jest, tym nie można było zasypać. Trzeba było tą glinę wywieźć i zasypać to po prostu po spółką, tak mówiąc, w wielkim uproszczeniu. Mam tutaj rysunki, które mogę pokazać, przedstawić, mogę uzasadnienie przeczytać. Mam taki zrobiony protokół, powiedzmy, bo przecież to trzeba będzie potem rozliczyć. Te roboty nie były ujęte w projekcie. No, nikt nie mógł się spodziewać, że tak została wykonana, powiedzmy, ta budowa. Że wykonano fundamenty, jakie wykonano, że prawda, nawet przecież nie były szalowane w części szkoły, tylko jak wykopano, tak zalano i zasypano to po prostu gliną. No trzymało się. Teraz przy dociepleniu tych fundamentów, no niestety trzeba było, prawda, tą po prostu glinę wywieźć, mówiąc w wielkim uproszczeniu. Myślę, panie Edwardzie, że tyle wystarczy tutaj, bo mamy jeszcze przed sobą jeszcze tutaj naprawdę bardzo wiele uchwał do tego. Myślę, że prace dodatkowe jak najbardziej tutaj są wskazane. Pan tutaj Gajdamowicz również pewnie będzie zadowolony jako nauczyciel WF-u, bo będą nowe schody, nowe odwodnienie i to na pewno będzie nam służyło. Nowa rampa, tak? Nowa rampa i tak dalej. Są to prace dodatkowe, tak jak... Tak, pan Edwarda, póki jest pan jestem. Najbardziej ja wspominałem na komisję o tych dwóch oknach dachowych tam w gabinecie WF-istów. Czy był pan sprawdził, bo może warto by nie, to też... Nie byłem jeszcze, nie było po prostu czasu, bo trzeba tworzyć papiery.
Tak, ja rozumiem, tak. Ale to być można wrzucić do tych właśnie dodatkowych kosztów, które mamy ponieść na ten. No to wtedy wiadomo, że się zwiększy, prawda? Nie tak, no ale to trzeba naprawić, bo tam się, mówię, sypie się z góry do środka. Prosiłbym o sprawdzenie tych okienek. Dziękuję. Okej. Dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, przechodzimy zatem... Łukasz Łukianowicz, mogę mieć pytanie? Bardzo proszę, pan Łukasz Łukianowicz. Ja mam pytanie do pani skarbnik odnośnie wynagrodzenia bezosobowego. Dotyczy promocji jednostek samorządu terytorialnego. Tam jest 3000 wstawione. To za co my zapłaciliśmy te 3000? Co to było właściwie? To jest, tak w skrócie mówiąc, jakby nagranie takiego filmu promocyjnego o mieście z drona, coś takiego, tak mi było tłumaczone, tak, to jest umowa o dzieło. Natomiast to nie zwiększyło naszego budżetu, bo ja zabrałam z innego paragrafu, tak, gdzieś tam nie uszczknęło to nas aż tak mocno. To są zdjęcia robione na promocję, tak, żebyśmy się mogli gdzieś tam w tych folderach pokazać i no, to nasze miasto przedstawić w miarę ładnie. A dokładniej to nie jest pani w stanie powiedzieć, kto by mógł odpowiedzieć na to pytanie? No myślę, że chyba Andrzej, jak się nie mylę. Do czego tam te zdjęcia, co, tak, gdzie był użyte, to promowaliśmy? To myślę, że do Andrzeja można się zwrócić, od przedstawić dokładnie, czego to dotyczyło. Pan Andrzej, to jest pan skarbnik naszego miasta. Nie, pan skarbnik nie widzę, Borowiec, nie widzę. Tak. Dziękuję. Dziękuję. Tajemniczy pan Andrzej, jest to pan skarbnik naszego miasta, pan Andrzej Borowiec. Dla tych, którzy nie wiedzą. Rozumiem, że w tym temacie pytania zostały wyczerpane. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do przegłosowania tej uchwały odnośnie zmian w budżecie miasta na rok 2021. Kto jest za przyjęciem tych zmian zaproponowanych przez panią skarbnik, zechce zagłosować. W tej chwili trwa głosowanie. Następuje spływ głosów drogą elektroniczną. Czekamy na pana Kamila Komorowskiego. Pan Kamil Komorowski. Problem techniczny. Panie Kamilu Komorowski, bardzo proszę o kontakt. Mój głos kinalant, że jestem za przyjęciem tej uchwały. Także czekamy tylko na głos pana Komorowskiego. Jeżeli jest to możliwe, panie Kamilu, proszę o telefon, jeżeli są problemy techniczne natury internetowej. Czekamy cały czas. Zapełniam czas antenowy. Panie radny, proszę o kontakt telefoniczny jeszcze, jeżeli jest to możliwe, jeżeli są problemy internetowe. Panie przewodniczący, ja przepraszam, bo jak tak? Są problemy internetowe, to może pana nie słyszę. Może pan spróbuje telefon wykonać do pana Kamila. To taka moja podpowiedź. Dobrze, ja wykonam telefon, bo jesteśmy zablokowani w tym punkcie.
Również nie odbiera telefonu. Dobrze, brak kontaktu jest tu z panem radnym. Jaka jest propozycja? Dobrze, mam tutaj podpowiedź, możemy ten punkt zamknąć. W głosowaniu wzięło 13 radnych. Ustawa większością głosów przechodzi. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej naszej bardzo dużej tutaj sprawy. Jest to punkt mówiący o emisji obligacji miasta Górowo Iławeckie oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Jest to duża sprawa, obligacje miasta naszego i bardzo proszę panią skarbnik o przybliżenie do tego tematu. Rozmawialiśmy długo i namiętnie na naszych komisjach. Wiem, że miała być dzisiaj pani też zaproszona tutaj z zewnątrz, żeby przybliżyła ten temat, tak? I bardzo proszę, jest to emisja obligacji, jest to nowość, ale nowość, która może nam po prostu się przydać w przyszłości. Bardzo proszę. Ja tak w skrócie, tylko w absolutnym skrócie powiem państwu, jeśli chodzi o tą uchwałę, że jest to jakby nasza propozycja na nasze poszukiwania jak największej możliwości obniżenia naszego łącznego kosztu obsługi obecnego już istniejącego zadłużenia. Naszą propozycją jest emisja obligacji, ale ja już Aleksandra Hokenzy z firmy Kurulis, która na pewno bardzo szczegółowo i dokładnie państwu wszystko wytłumaczy, no myślę, że bardziej niż ja. Także zapraszam panią Kole. Dzień dobry, szanowni państwo. Dzień dobry, proszę, witamy. Proszę tylko o potwierdzenie, czy mnie słychać. Pozwolę sobie wyświetlić państwu prezentację, którą przygotowałam na to spotkanie. I mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Choć wyświetla mi się jakiś komunikat, że ktoś wyświetla prezentację? Nie. Nie, widzimy panią tylko. Widzicie państwo mnie, a ja bym chciała... Z jakiegoś powodu nie mogę niestety tej prezentacji. Lewy dolny róg, taki mikrofonik jest przekreślony. O pani już dobrze, jeszcze obok tam. Lewy dolny róg. Lewy dolny róg, tak. Aha, jest tutaj taki napis, tak? Lewy dolny róg monitora jest taki, wyświetla się taki mikrofonik. Myszą, jak pani najedzie. Okej, okay, czyli państwo mnie nie słyszą. Nie, my słyszymy panią. Ja panią dobrze słyszę. Okej, okay, dobrze. Brakuje tylko, jest, tylko jest, brakuje jest, prezentacji. Jest, prezentacji jest, brakuje. O, dobrze, jest. Już mi się udało. Dobrze, więc prawdopodobnie państwo teraz powinniście tak. widzieć. Tak, już jest widoczne nasz piękny tutaj kąpielisko, tak? Bardzo proszę. Tak. Szanowni państwo, ta uchwała, czy ta kwestia związana z emisją obligacji, tak jak pan przewodniczący na wstępie powiedział, bardzo mocno wiąże się z dwiema poprzednimi uchwałami, ponieważ w zmianie uchwały budżetowej państwo upoważniliście burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, natomiast w wieloletniej prognozie finansowej zostały odzwierciedlone harmonogram wykupu tych obligacji, więc te trzy uchwały ze sobą są bardzo ściśle powiązane i pozwolę sobie państwu przybliżyć najważniejsze założenia związane z tą emisją obligacji i tak naprawdę krótko omówić to, dlaczego takie postępowanie gmina zamierza przeprowadzić. Ja nazywam się Aleksandra Hochenzy, reprezentuję firmę Kurulis z Poznania. Naukowo-zawodowo zajmujemy się problematyką finansów samorządowych, tym prowadzimy również z samorządami takie postępowanie jak właśnie emisja obligacji komunalnych, a uszczegółowiając jeszcze bardziej również działania związane z restrukturyzacją zadłużenia, bo na tym przede wszystkim będzie skupiać się ta wspomniana emisja obligacji. Szanowni państwo, dlaczego w ogóle mówimy o restrukturyzacji zobowiązań? Pozwólcie państwo, że najpierw skupię się na tym, dlaczego mówimy o restrukturyzacji zobowiązań, a w kolejnej części prezentacji odniosę się do tego, dlaczego mówimy o obligacjach. A zatem
W 2018 roku znowelizowano przepisy ustawy o finansach publicznych. Wprowadzono wówczas przepis w artykule 243 ustęp 3b ustawy o finansach publicznych, w której wskazano, że ograniczenie określonego w ustępie 1, czyli ze wskaźnika obsługi zadłużenia, wyłącza się spłatę zobowiązań, która przypadałaby po roku budżetowym, na który uchwalano budżet, w przypadku, gdy spłata tego zobowiązania następuje z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty. Wprowadzenie tego przepisu do ustawy o finansach publicznych było podyktowane tym, że bardzo często w samorządach miała miejsce taka sytuacja, gdzie jednostki dysponowały środkami, wolnymi środkami, jakimiś środkami, które pochodziły z rozliczenia poprzednich budżetów i chciały na przykład nadpłacić swoje kredyty z kolejnych lat, ale nie mogły tego zrobić, ponieważ zwiększenie kwoty rozchodów w roku budżetowym, bo spłaty ujmujemy jako rozchody w WPF i w budżecie, mogło powodować przekroczenie artykułu relacji z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. A zatem, żeby dopuścić możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań, właśnie w tej nowelizacji ustawy o finansach publicznych wprowadzono przepis, który umożliwił samorządom dokonywanie takiej wcześniejszej spłaty pod kilkoma warunkami. Jednym z takich warunków jest właśnie założenie, że spłata starych kredytów, starych zobowiązań, które jednostka już ma zaciągnięte, może być dokonywana z nowego zobowiązania, czyli z kredytu, pożyczki bądź emisji papierów wartościowych czy emisji obligacji, ale musi zostać zachowany warunek, że ten nowy kredyt, nowe zobowiązanie w całym okresie spłaty, czyli do ostatniego roku, kiedy spłacamy to zobowiązanie, muszą być tańsze niż obsługa istniejących kredytów, które już są przez jednostkę zaciągnięte. Czyli aby móc taką restrukturyzację przeprowadzić, musimy udowodnić i doprowadzić do tego, że ten dług nowy, który zaciągniemy w celu spłaty starych zobowiązań, będzie tańszy. Bez zachowania tego warunku tak naprawdę nie ma możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji nowym kredytem, nowym zobowiązaniem. Nie ma możliwości wcześniejszej spłaty zobowiązań nowym, innym zobowiązaniem. I na tym założeniu my opieramy tak naprawdę, czy na tym przepisie opieramy założenie dotyczące restrukturyzacji zobowiązań miasta. Spójrzcie Państwo, w tej tabeli przedstawiłam Państwu zestawienie trzech kredytów, które w chwili obecnej znajdują się w portfelu zobowiązań miasta. Są to kredyty, które charakteryzują się stosunkowo wysokimi marżami. Na tyle wysokimi, że znacząco one przewyższają warunki rynkowe, które w chwili obecnej występują na rynku. Mamy kredyt z marżą na poziomie 1,7% i kolejny 2,37% oraz 2%. Są to marże, które w chwili obecnej są bardzo wysokie, biorąc pod uwagę to, jak kształtują się warunki rynkowe. Pokażę Państwu teraz przykładowe wyniki postępowań emisyjnych, które przeprowadzaliśmy w 2021 roku, po to, by pokazać Państwu właśnie tą różnicę pomiędzy Państwa warunkami wynikającymi z umów kredytowych, a warunkami obecnymi rynkowymi. Zobaczcie sobie Państwo kilka przykładowych postępowań z tego roku. Zestawiłam Państwu w tabeli z wartością emisji, liczbą serii, okresem wykupu oraz marżą. Myślę, że tutaj ostatnią taką jednostką, na której robiliśmy postępowanie, i to była również restrukturyzacja zobowiązań, to było postępowanie w gminie Rychwał. Co prawda kwota była troszeczkę niższa od tej, o której mówimy w Państwa przypadku, ale był podobny harmonogram spłat, a marża kształtowała się na poziomie od 0,5% do 0,9%. Te marże, jeśli chodzi o postępowania, kształtują się w widełkach, ponieważ w przypadku emisji obligacji jest możliwość uzyskania marży odrębnej dla innej serii. Ona w trakcie trwania umowy nie będzie się zmieniać, jest to marża stała i jakby tutaj nie zmienia się w ciągu obowiązywania umowy, ale jeżeli mamy na przykład w uchwale o emisji 5 serii od A21 do E21, to każda seria może być inaczej marżowana, stąd tutaj takie widełki.
wysiłki przedstawione w tej kolumnie dotyczącej marży. Widzicie więc Państwo, że jeżeli porównamy sobie warunki rynkowe, które w chwili obecnej panują na rynku, a te, które macie Państwo, czy wynikają z zawartych umów, to widzicie Państwo, że to jest bardzo duża rozbieżność pomiędzy tymi kosztami, które ponosi miasto, a które mogłoby ponosić w przypadku, gdyby zamieniło ten drogi dług na tańszy. To, że te marże są takie wysokie w przypadku miasta, wynika z tego, w jakim momencie te zobowiązania były zaciągane. To są umowy z 2013-2014 roku i w tamtym momencie po prostu takie warunki na rynku obowiązywały. Więc jakby to nie jest nic nadzwyczajnego, że te warunki są tak wysokie. Po prostu w tamtym momencie w roku 2013-2014 te marże na rynku na takim poziomie się kształtowały. W chwili obecnej są to bardzo korzystne warunki, często marże w zasadzie nie przekraczające 1%. A zatem założenia naszej obligacji czy emisji obligacji czy emisja obligacji zakłada wyemitowanie obligacji o wartości 8 milionów 359 tysięcy. Okres wykupu został ustalony na lata 2022-2035, ponieważ spłacamy stare zobowiązania i zastępujemy je nowym, to tak naprawdę harmonogram wykupu obligacji jest w zasadzie identyczny z tym, który obowiązywał, czy obowiązuje w tym momencie jeszcze w przypadku tych starych umów. Zachowujemy horyzont czasowy spłaty. Myśmy nieco wyrównali te wysokości wykupów w poszczególnych latach, po to, by nie rozdrabniać się na, mówiąc kolokwialnie, na drobne, tylko żeby te wartości były zaokrąglone do tysięcy, ale jakby tutaj te wartości są zbliżone do harmonogramu spłat kredytów. Liczba serii to jest 5, od A21 do E21. Nomenklatura wynika z tego, z takich po prostu przyjętych zasad rynkowych. Literki, no to są kolejne litery alfabetu, a ten zapis 21 dotyczy roku, w którym obligacje będą emitowane. Ta seria E21 jest serią amortyzowaną, to znaczy na nią składa się tak zwanych 10 takich mniejszych serii. Ten zabieg został wprowadzony w ten sposób, żeby obniżyć koszty związane z emisją obligacji. Tak naprawdę, jeśli chodzi o koszty bankowe czy prowizje dla banku, przy takim zapisie tutaj te koszty będą kalkulowane od 5 serii, a gdybyśmy nie zastosowali amortyzacji w przypadku tych obligacji, no to byłyby płacone od 15. Więc zastosowaliśmy taki mechanizm, by te koszty jak najbardziej obniżyć. No i przeznaczenie obligacji to właśnie spłata zobowiązań przypadających po roku budżetowym, na którym uchwalono budżet, czyli spłata wszystkich rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów od roku 2022 do roku 2035 celem obniżenia łącznego kosztu obsługi zadłużenia. Przyjęliśmy kalkulacje bazujące na trzech widełkach takich marżowych. Od marży na poziomie 0,8% do 1,2%. Przyjęliśmy takie widełki takim bardzo ostrożnościowym podejściem. Widzimy z tych postępowań, które realizujemy na bieżąco, że te marże są niższe od tych, które są tutaj przedstawione w kalkulacji, ale jakby to wynika z takiego ostrożnościowego założenia, że w przypadku, gdyby marża od zaproponowanych tutaj w tabeli była niższa, to wiadomo, że to będzie tylko z korzyścią dla miasta, że te oszczędności odsetkowe będą jeszcze wyższe niż te, które kalkulujemy na potrzeby udowodnienia spełnienia warunku oszczędności. Gdybyśmy założyli, że marża będzie kształtowała się na poziomie 0,8%, to te koszty obsługi w całym okresie wyniosłyby 1 941 000, a oszczędność w stosunku do aktualnych kosztów, czy kosztów, które kalkulowane są w oparciu o aktualne marże, to jest 774 000. I tak, im wyższa marża, to oczywiście te oszczędności maleją, ale tak czy inaczej przy marży na poziomie 1,2 to jest oszczędność na poziomie ponad 0,5 miliona złotych,
tak jak mówiłam, my tutaj te szacunki przedstawiamy bardzo ostrożnościowo. Wolimy później po rozstrzygnięciu zmniejszyć koszty odsetkowe w przypadku, gdyby marże były jeszcze korzystniejsze niż tutaj zakładamy, niż zwiększali te koszty odsetkowe w przypadku, gdyby oferty przestrzeliły to, co zakładamy w kalkulacjach. Tak naprawdę, gdyby założyć te marże porównywalne do poprzednich, do tych postępowań, które przedstawiałam, to oszczędność w całym okresie mogłaby wynieść nawet około 1 000 000 zł. Tylko to jest oszczędność w całym okresie spłaty, czyli rozkłada się proporcjonalnie na poszczególne lata. Dlaczego mówimy o obligacjach, a dlaczego nie mówimy o kredycie? Bo z punktu widzenia budżetu, z punktu widzenia tego, jak te dwa instrumenty finansowe oddziałują na budżet, istota jest dokładnie taka sama. Oba te źródła finansowania, i kredyt, i obligacje, wpływają na dług publiczny. Czyli w przypadku zaciągnięcia kredytu bądź wyemitowania papierów wartościowych, zobowiązanie to będzie ujmowane w sprawozdaniu RBZ. Oba wpływają na płynność, czyli niezależnie od tego, czy zaciągniemy kredyt, czy wyemitujemy obligacje, musimy je spłacić bądź wykupić. Więc musimy zabezpieczyć środki na obsługę tego zobowiązania. Oba te instrumenty wpływają na wskaźnik z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Czyli obsługa zobowiązań wynikających z kredytu i obligacji wpływa nam na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia zmniejsza nam wskaźnik maksymalnej obsługi zadłużenia w przypadku kosztów odsetkowych. W obu tych instrumentach, czy w przypadku obu tych instrumentów ponosimy odsetki. Musimy jakby regulować swoje zobowiązania odsetkowe i tak jak mówiłam, działa to w obu instrumentach tak samo. W przypadku, gdyby kredyt bądź obligacje były emitowane na pokrycie wkładu własnego do inwestycji unijnej, to istnieje możliwość zastosowania wyłączenia ze wskaźnika na podstawie artykułu 243 ustęp 3 i ustęp 3a ustawy o finansach publicznych i w przypadku obu tych instrumentów to wyłączenie mamy prawo zastosować i w przypadku obu tych instrumentów, zarówno przy zaciągnięciu kredytu, jak i wykupie emisji obligacji, musimy uzyskać pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty bądź wykupu obligacji. Więc z punktu widzenia budżetu te dwa instrumenty działają dokładnie tak samo. Istnieje pewna różnica, jeśli chodzi o nazewnictwo, bo w przypadku kredytu mówimy o transzy, w sensie mówimy o kapitale, a w przypadku obligacji mówimy o transzy. W przypadku kredytu mówimy, że spłacamy raty kapitałowe, w przypadku obligacji mówimy, że dokonujemy wykupu serii. Tutaj w kredycie spłaca się ratę kapitałową, a tak jak wspomniałam wcześniej, w przypadku obligacji wykupuje serię. No i w obu przypadkach jakby finansujemy, czy płacimy odsetki, obsługujemy takie koszty obsługi długu. Zasadnicza różnica pomiędzy tymi dwoma instrumentami sprowadza się do dwóch kwestii. Po pierwsze, procedura. W przypadku kredytu jesteśmy zobligowani do tego, żeby zastosować przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a zatem musimy zorganizować przetarg, w określonym terminie spływają do nas oferty, musimy zabezpieczyć określony termin na odwołania, na wniesienie odwołań czy podpisanie umowy, więc jakby poruszamy się w ściśle określonych ramach czasowych wynikających z przepisów ustawy. Natomiast ustawa Prawo Zamówień Publicznych zwalnia z konieczności stosowania tej ustawy właśnie postępowań dotyczących emisji papierów wartościowych, dotyczących emisji obligacji i to postępowanie opieramy na kanwie kodeksu cywilnego. Kodeks cywilny dopuszcza możliwość stosowania dwa sposoby przeprowadzenia postępowań. I to jest postępowanie konkursowe i jest ono analogiczne, podobne do tego, co dzieje się w przypadku Prawa Zamówień Publicznych, chociaż o tyle łatwiejsze, że sami decydujemy o terminach, sami decydujemy o tym, kiedy podpisujemy umowę i tutaj żadne takie terminy ustawowe nie wchodzą w grę. Natomiast drugi tryb to tryb negocjacji, czyli tak naprawdę możemy bezpośrednio kontaktować się z bankami, z oferentami, możemy bezpośrednio przesyłać zaproszenia, a zatem to też, co też powoduje, że
ten element negocjacyjny daje nam możliwość tego, że te obligacje mogą być tańsze. Tak jak powiedziałam, z punktu widzenia budżetu kredyt i obligacje działają tak samo. Wpływają na dług, obsługujemy je, płacimy odsetki, musimy mieć opinię RIO. Natomiast i z tego punktu widzenia banki, oceniając kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego, tak naprawdę porównują podobne parametry, w zasadzie te same parametry. Więc z tego punktu widzenia moglibyśmy powiedzieć, że w zasadzie jeśli chodzi o marże czy koszty, no to kredyt i obligacje są porównywalne. Ale fakt tego, że możemy zastosować tryb negocjacji, że możemy rozmawiać swobodnie z tymi oferentami, powoduje, że obligacje mogą być tańsze. Nie muszą, ale mogą być tańsze. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która różni te dwa instrumenty, to właśnie też wiąże się z tym elementem procedury, bo kredyt jest instrumentem zabezpieczonym tylko dla banku, czyli tylko bank może złożyć ofertę w postępowaniu na kredyt. Natomiast w przypadku obligacji ten katalog oferentów, czy katalog instytucji, które mogą złożyć ofertę, jest znacznie szerszy, bo oprócz banków są na przykład również domy maklerskie, które przekazują, które mogą te obligacje wyemitować, a zatem konkurencyjność w przypadku tego postępowania jest znacznie większa niż w przypadku kredytu, co też może wpłynąć na poprawę czy na lepsze warunki finansowe. Na tym wykresie przedstawiłam Państwu wskaźnik z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Według tej zmiany wieloletniej prognozy finansowej, która dzisiaj była podejmowana i według ostatniej zmiany z 30 sierpnia. Na wykresie krzywa, zaznaczona zielonym kolorem, to jest wskaźnik maksymalnej obsługi zadłużenia, natomiast słupki na wykresie to jest wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia. Zgodnie z regułą określoną w artykule 243 ustawy o finansach publicznych, jednostka samorządu terytorialnego nie może doprowadzić do sytuacji, w której wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia przekracza wskaźnik maksymalnej obsługi zadłużenia. Jak Państwo widzicie, bezpieczeństwo w zakresie spełnienia wskaźnika obsługi zadłużenia w przypadku Państwa jednostki jest bardzo duże. Nawet bez tej restrukturyzacji tutaj różnica na wskaźnikach jest na tyle spora, że no, odpowiednie bezpieczeństwo w zakresie finansów jest zachowane. Te słupki, które zaznaczyłam kolorem niebieskim, to jest wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia przed restrukturyzacją, natomiast żółte to wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia po restrukturyzacji. Widzicie Państwo, że zwłaszcza w tych pierwszych latach, jeśli chodzi o WPF-kę, a w zasadzie w całym okresie, ale tutaj jest to szczególnie widoczne w tym pierwszym okresie, że ten wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia na skutek tych działań restrukturyzacyjnych obniża się, a zatem zwiększa się jeszcze bardziej bezpieczeństwo w zakresie spełnienia wskaźnika obsługi zadłużenia, przy czym jakby celem tej restrukturyzacji, oczywiście poprawienie wskaźników obsługi zadłużenia jest takim elementem dodatkowym, który wynika z całej tej procedury, natomiast głównym celem, jaki przyświecał nam tu w podejmowaniu tej decyzji, było to, żeby możliwie jak najwięcej środków zaoszczędzić, tym bardziej, że istnieją ku temu uzasadnione warunki. Chcę tylko powiedzieć tak na podsumowanie całej tej mojej prezentacji, że przeprowadzenie tego postępowania w przypadku miasta może przynieść tylko korzyści. Bo mówimy o spłacie zobowiązań starych nowym zobowiązaniem, czyli to postępowanie w żaden sposób nie wpływa na zwiększenie kwoty zadłużenia miasta. Nie zmieniamy w zasadzie harmonogramu spłaty zobowiązań. Myśmy go nieco tylko zaokrąglili pewne wartości do 1000 zł i to jest jedyna kosmetyczna zmiana, jeśli chodzi o harmonogramy spłat. Korzyść z tego więc wynikająca jest taka, że miasto może uzyskać realne oszczędności, może poprawić wskaźnik, a tak jak powiedziałam, spełnienie warunku oszczędności jest tutaj konieczne do tego, żeby takie postępowanie zakończyło się jakby takim efektem pozytywnym, czyli żeby miasto mogło podpisać umowę, no to ten warunek oszczędności musi być spełniony. W przypadku, gdyby to się nie udało, no to tak naprawdę nic Państwo nie tracicie, bo ta emisja służy
typowo restrukturyzacji. Nie finansujemy żadnego bieżącego deficytu czy deficytu budżetu, nie finansujemy spłaty kredytów, które w tym roku Państwo jesteście zobowiązani spłacać zgodnie z harmonogramami, więc jest to taka rzecz dodatkowa, która ma przede wszystkim przyczynić się do tego, żeby stosowne wartości wydatków czy ograniczyć, czy zaoszczędzić po prostu pieniądze. Także bardzo dziękuję. Jeśli mielibyście Państwo jakieś pytania, to pozostaję do dyspozycji. Dziękujemy bardzo za bardzo precyzyjne i tutaj przedstawienie tego zagadnienia. Jest to nowość tutaj. Od jakiegoś czasu sprawdzałem to w internecie, szykując się do dzisiejszej tutaj sesji. Wiele miast z tego korzysta, z tych obligacji. Jest to nowość, która no, może się opłacić, a poza tym nas będzie jeszcze kontrolowało RIO, prawda? Więc tutaj dodatkowo mamy jeszcze jakiś ten bezpiecznik, który sprawdzi tą naszą czynność, prawda? Myślę też, że samo to, że RIO przed jakimkolwiek podjęciem czy podpisaniem umowy też musi zaopiniować możliwość tego wykupu, więc jakby tutaj bez Regionalnej Izby Obrachunkowej nic się nie zadzieje. Jasne, a jednocześnie nasza uchwała uruchamia to wszystko. Tak, daje jakby tutaj to uprawnia nam do tego, żebyśmy mogli działać dalej, prawda? Otwieram dyskusję, szanowni radni. Jeżeli są pytania w tym temacie, bardzo proszę. Te zagadnienie przybliżyła nam pokrótce również skarbnik naszego miasta, także jesteśmy w temacie. Dziękujemy za bardzo tutaj rzetelne przygotowanie się do spotkania dzisiejszego i bardzo precyzyjne wyjaśnienie dla nas tych zagadnień. Rozumiem, że nie ma pytań. Jeśli mogę, panie przewodniczący. Bardzo proszę, pani Ewa Antochów. No sobie tutaj tak zapuściłam. Pani, takie mam pytanie. Bo z czego wynika ten niski procent tych obligacji? Czy ja dobrze rozumiem? Bo mówiła pani o tych oferentach, że są tam banki, domy maklerskie i tak dalej. Czyli ja sobie to tak wydedukowałam, że im więcej oferentów, tak, im więcej czegoś mamy na rynku, tym możemy wynegocjować tą niższą cenę. Stąd wynika ta niższa marża. Czy ja dobrze to rozumiem? Znaczy to jest jeden, tak jak powiedziałam, jeśli byśmy porównywali koszty kredytu i obligacji, no to z racji tego, że one dokładnie tak samo oddziałują na budżet, to uznajemy, że są te koszty porównywalne, ale z racji tego, że ta konkurencyjność na rynku jest większa w przypadku obligacji, no to wiadomo, że to się przekłada na to, że ta marża, czy te koszty, jeśli chodzi o oferowane warunki, mogą być korzystniejsze. Ale ja tu podkreślam, mogą, ale nie muszą, bo to wiadomo, jak będzie wynikało z rozstrzygnięcia. Mogę tak porównywalnie powiedzieć, że z jednym z postępowań, które w tym roku prowadziliśmy, otrzymaliśmy aż 7 ofert, co de facto, jeśli chodzi o kredyt, raczej rzadko się spotyka. Bo to zależy wszystko od miasta, od bogactwa miasta i struktury zadłużenia i tak dalej. Finansowe jak najbardziej. To ma bardzo, bardzo duży wpływ na to, jak banki ocenią daną jednostkę samorządu, jaki będzie miała ta jednostka wskaźnik ratingowy. No ale w przypadku sytuacji, czy w przypadku gminy, miasta o dobrej sytuacji finansowej, no to wiadomo, że ta ofertowalność będzie na pewno większa w przypadku obligacji niż w przypadku kredytu. I nasza oferta będzie raczej skierowana do banków, prawda? Banki będą nas tutaj wykupywały raczej, tak? Tak. I oferta będzie skierowana do banków oraz domów maklerskich i będzie tutaj zaznaczenie, że taki bank lub dom maklerski musi zagwarantować, że te obligacje wykupi na własność. W przypadku banków, w przypadku domów maklerskich muszą nam zagwarantować, że znajdą inwestora na wszystkie obligacje. Więc nie może dojść do sytuacji, że zostanie podpisana umowa z bankiem, czy z bankiem to nie jest problem, ale z domem maklerskim, gdzie na przykład nie zostanie tutaj, nie będą mieli inwestora na wybraną serię. Jakby w warunkach tego postępowania zaznaczamy, że jeżeli chcą złożyć ofertę w postępowaniu, to muszą nam zagwarantować, że mają inwestorów na każdą serię obligacji. Więc rozumiem, nie ma tutaj tego ryzyka, że... Rozumiem, że państwo będą nas prowadzili, tak? Państwo będą nas reprezentowali, tak? w tym całym układzie, dokładnie tak? Dokładnie tak. My tutaj będziemy wspierać... Jak długo funkcjonujecie na rynku i jak się nazywacie? Jeszcze raz proszę powiedzieć. Na rynku funkcjonujemy od 12 lat, a nazywamy się Kurulis. Kurulis. Tak. Mhm. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam Państwo znajdziecie dużo więcej informacji na nasz temat. Tam też są referencje z postępowań, które prowadziliśmy, od jednostek, z którymi współpracowaliśmy
Tutaj mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o województwo warmińsko-mazurskie, to emisję obligacji przeprowadzaliśmy w mieście Mrągowo, w gminie Mrągowo, w powiecie mrągowskim, w gminie Sorfity, w Dąbrównie, w Działdowie, gminie wiejskiej. Trudno mi teraz jeszcze, nie pamiętam, które to były jednostki, ale kilka takich jednostek, jeśli chodzi o województwo. W tym momencie chyba zobowiążemy naszą pani skarbnik, aby wykonała telefony do zaprzyjaźnionych tutaj gmin, bo jest z nimi na łączach i sprawdzi, jak to działa i to, czy rzeczywiście przynosi to korzyści. No, ja żartuję w tym momencie, ale na pewno taki zaprzyjaźniony telefon można do Sorkwit, do Dąbrągowa, czy gdzieś tutaj wykonać po linii i można służbowo, prywatnie tutaj porozmawiać na te tematy, jak to wszystko wygląda. Rozumiem, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Grażyna Sawicz, czy ja mogę? Bardzo proszę, pani radna Grażyna Sawicz. Dzień dobry, moje nazwisko Sawicz. Ja chciałam zapytać o ryzyko związane z zadłużeniem samorządów. Mam na uwadze szczególnie wzrost inflacji, która po prostu wpłynie na niższą wartość tych uzyskanych środków. Czy coś może pani powiedzieć na ten temat? Inflacja, jeśli chodzi o oprocentowanie obligacji, czy byłby to kredyt czy obligacje, one są oparte o stopę WIBOR. W przypadku kredytów najczęściej WIBOR 3M, w przypadku obligacji WIBOR 6M. I to, w jaki sposób odzwierciedlamy, oczywiście stawka WIBOR też zmienia się i chociażby ostatnia decyzja Rady Polityki Pieniężnej była taka, że te w związku z jakby tą inflacją, która w chwili obecnej ma miejsce, te stopy procentowe zostały podwyższone. I oczywiście to się przekłada na koszty, bo im wyższa stopa procentowa WIBOR, tym te koszty nam będą wzrastać. Ale niezależnie od tego, czy byłby to kredyt, czy byłby to obligacje, ten WIBOR jest elementem składowym stopy czy oprocentowania. Czyli i w przypadku kredytu, i w przypadku obligacji, jeżeli Rada Polityki Pieniężnej podejmie kolejny raz decyzję o tym, że będzie podnosić stopy procentowe, to by oddziaływało dokładnie tak samo na koszty w przypadku kredytu i koszty w przypadku obligacji. Chcę też tutaj nadmienić, że my planując koszty odsetkowe w wieloletniej prognozie finansowej, na dzisiaj WIBOR to jest 0,9%, jeśli chodzi o WIBOR 3M. Po ostatnich zmianach Rady Polityki Pieniężnej. Natomiast my w wieloletniej prognozie finansowej też przyjmujemy ten WIBOR z górką, ponieważ wiemy, spodziewamy się, że to nie jest ostatni wzrost, jaki może nastąpić. I jeśli chodzi o WPF-kę i koszty odsetkowe, które są skalkulowane w Państwa wieloletniej prognozie finansowej, to tam mamy przyjęty WIBOR na poziomie 1,7%. Czyli tak naprawdę mamy go jeszcze z górką w stosunku do tej stawki, która obowiązuje dzisiaj. To też jest taki trochę zabieg ostrożnościowy, żeby Państwa też zabezpieczyć przed ewentualnym wzrostem tych stawek w kolejnym okresie. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję. Można pytanie? Proszę bardzo, Pan Radny Narkiewicz. Pytanie, nie wiem, czy to Pani Edyty, czy to Pani Aleksandry. Ile my jako samorząd, że tak powiem, będziemy musieli zapłacić za Państwa pomoc, tak? Za Państwa działalność w tych kwestii? To może ja już takich informacji udzielałam na komisji, panie Rafale, chyba że pana nie było. Być może umknął, to przepraszam, być może umknął, ale poproszę. Ja już wspominałam, że tak powiem, za współpracę płacimy ponad 16 tysięcy, z tym, że to jest nasza współpraca na cały rok i oprócz restrukturyzacji mamy też potężne wsparcie, jeśli chodzi o wieloletnią prognozę finansową i uchwały łącznie ze zmianami w trakcie roku. Prawda, pani Olu? Tak, zgadza się i też myślę, że warto też nadmienić, że to jest, tak jak pani skarbnik powiedziała, współpraca całoroczna. Myśmy tak naprawdę tą współpracę podjęli stosunkowo niedawno, więc gdzieś tam będzie ona obowiązywać do przyszłego roku, września, października. I w sytuacji, w której na przykład musielibyście państwo w przyszłym roku wspomóc się jakimś zobowiązaniem zwrotnym, czy to emisją, czy to kredytem, to ta umowa zobowiązuje nas do tego, że my to postępowanie Państwu przeprowadzimy i to cały czas jest stała kwota, o której wspomniała Pani Skarbnik, czyli niezależnie od liczby postępowań, my to postępowanie dla Państwa przeprowadzimy, a uważamy po prostu, że ta restrukturyzacja jest tutaj wskazana. Przede wszystkim po to, żebyście Państwo zaoszczędzili, więc to jest tylko korzyść dla Państwa, ale tak jak wspomniałam, w przyszłym roku, jeśli byłaby taka potrzeba i okazałoby się, że na przykład, żeby dofinansować zadania z Polskiego Ładu, konieczne byłoby
nie wiem, pozyskanie jakiegoś zewnętrznego finansowania, to to również wykonamy w ramach tej umowy. I prawdopodobnie tak właśnie będzie. Rozumiem, że już chyba tutaj więcej pytań do Pani nie mamy. Także przystąpimy, Szanowna Rado, do przegłosowania tej uchwały. Niniejsza uchwała jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji. Dlatego to będzie wszystko jeszcze sprawdzane przez RIO. Ja tu cały czas mówię o tym bezpieczniku RIO jeszcze, które będzie to wszystko gdzieś analizowało. Pani podała masę tutaj właśnie innych naszych samorządów zaprzyjaźnionych. Więc to wszystko gdzieś tam działa, prawda? Bo to tak jak widać tutaj. I w tej chwili, jeżeli nie ma pytań, Szanowna Rado, przystępujemy do przegłosowania. Jest to uchwała numer 36 Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 27 października w sprawie emisji obligacji Miasta Górowo-Iławeckie oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu na podstawie stosownych ustaw o samorządzie gminnym i również o obligacjach uchwala się, co następuje. I tu Rada Miasta emituje obligacje na łączną kwotę 8 359 000 i to wszystko, co tutaj było mówione wcześniej, będą określone serie. Państwo widzą to przed sobą, bo ta uchwała jest również dostępna dla Państwa radnych. I tak to wszystko wygląda. Czyli ktoś z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Proszę bardzo. Czekamy jeszcze na spływ głosowania. Ja, Andrzej Kinal, jestem za podjęciem takiej uchwały. Pan Komorowski, miałem tu telefon od niego, ma problem, nie może się zalogować tutaj ponownie. Miał tu kombinować cały czas, ale widocznie ma dalej problem. Pan Kamil Komorowski. No nie widzę. Informuję Państwa, że w głosowaniu wziął udział 12 radnych. Jeden głos się wstrzymał. Informuję, że uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Olu za wytrwałość tutaj, bo czekała Pani długo na kontakt z nami. Także zapraszamy do kolejnej tutaj wizyty u nas tutaj na łączach i myślę, że nasza Pani Skarbnik będzie z Panią też w kontakcie. My również sprawdzimy tutaj swoim wywiadem właśnie, jak tu Państwo działają w innych jeszcze, ja żartuję oczywiście, samorządach i na pewno nasza współpraca będzie dalej przebiegała. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Szanowna Rado, przechodzimy do kolejnej naszych tutaj ustaw, uchwał, przepraszam. W tej chwili są to uchwały pana inspektora Drymucha w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej przy ulicy Generała Sikorskiego. Jest to działka o powierzchni 144 m kwadratowych i druga działka 163 m. Łącznie to jest około 300 m kwadratowych. Są to działki, przyspieszam trochę to wszystko, bo już to trochę trwa. Są to działki przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Na ten temat rozmawialiśmy, wpłynął wniosek, 300 metrów sprzedajemy działek na poprawienie warunków, na poprawienie warunków przyległych nieruchomości. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę.
W związku z powyższym ten temat był poruszony na naszych komisjach, także Państwo jesteście świadomi, nad czym głosujemy. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Górowie Ławeckim przy ulicy Sikorskiego? Zechce zagłosować. Czekamy na spływ jeszcze głosów. Pan Rafał Gajdamowicz jeszcze będzie na pewno. Dziękuję. Ja, Andrzej Kinal, jestem za podjęciem takiej uchwały. Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Uchwała została podjęta większością głosów. I w tej chwili, Wysoka Rado, mamy aż 7 tutaj nieruchomości. Są to nieruchomości przy ulicy Inwalidów Wojennych. Rozmawialiśmy na ten temat, pan Edward przybliżał nam ten temat. Jest to budynek garażowy przy naszym CPN-ie. Tam są takie właśnie garaże w takim chlewie, tutaj w takiej oborze, że tak można powiedzieć. Tam są pomieszczenia garażowe i tam jest 7 takich garaży. I w tej chwili będziemy na ten temat procedowali. No niestety musimy każdą nieruchomość z osobna przegłosować. Ja tylko zacytuję tylko sam początek. Jest to uchwała Rady Miasta z dnia 27 października w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej segmentem garażowym położonym w Górowie Ławeckim przy ulicy Inwalidów Wojennych. I teraz ten lokal do sprzedania jest usadowiony na działce budowlanej 172/16 o powierzchni 54 metrów kwadratowych. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Czekamy na spływ głosów, głosowania radnych. Pani Alina Wierzbowska jeszcze jest pewnie gotowa do zagłosowania. Nie mogę wysłać potwierdzenia. Jestem jak najbardziej za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Andrzej Kinal, też jestem za podjęciem tej uchwały. Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Uchwała została podjęta większością głosów. Kolejny garaż przy tym właśnie, przy tej samej ulicy w budowie segmentowej, jest to działka 172/17 o powierzchni 51 metrów kwadratowych, również przy ulicy Inwalidów Wojennych. Kto z Państwa jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Ja przepraszam, panie przewodniczący. Tak. Chyba wkradł błąd, bo ja tutaj mam 117, nie 17, nie wiem czy. 172 działka przez 17. Teraz mówimy o tym, tak? Działka numer 172/17 o powierzchni 51 metrów kwadratowych. Ja tutaj mam, wydrukowałam sobie, mam tu 117. Nie wiem, to może jakiś błąd mi się wkradł. Może być to błąd. Są to garaże w segmencie, jeden przy drugim i tych garaży jest 7. I te garaże właśnie... 17 po kolei lecą, a tutaj miałam 117, ale dobrze, to dziękuję bardzo. To są poszczególne garaże w segmencie, także sprzedajemy po kolei te wszystkie garaże. Teraz jest działka 172/17, 51 metrów kwadratowych. Też tutaj czekamy. Jest to sprawa techniczna, także proszę o w miarę szybkie przegłosowanie. Rozmawialiśmy na ten temat. Jest to 7 kolejnych garaży w segmencie.
w jednym budynku. Panie przewodniczący, nadal nie mogę się połączyć, jestem za. Dziękuję. Dziękuję. Pani Anna Piszczek. Pani Anna Piszczek. Andrzej Kinal, jestem za podjęciem takiej uchwały. Informuję, że uchwała została podjęta. Szanowna Rado, kolejny garaż w tym segmencie. Jest to działka numer 172/18 o powierzchni 40 metrów kwadratowych. Również położona przy ulicy Inwalidów Wojennych. Kto z Państwa jest za podjęciem takiej decyzji, zechce zagłosować. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Czekamy, Szanowna Rado, na spływ pozostałych głosów. Pani Anna Januszczak tutaj na pewno zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Andrzej Kinal, jestem za podjęciem tej uchwały. Informuję, że uchwała została podjęta. Kolejna nasza uchwała dotyczy kolejnego garażu w tym segmencie. Jest to działka budowlana numer 172/19 o powierzchni 52 metrów kwadratowych. Kto z Państwa jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Jestem za. Dziękuję. Pani Anna Januszczak jeszcze pewnie zagłosuje, bo technicznie było wszystko dobrze. Panie Aniu, czekamy. Dziękuję bardzo. Andrzej Kinal, jestem również za podjęciem tej uchwały. Informuję, że uchwała została podjęta. Kolejny garaż sprzedawany w tym segmencie jest postanowiony na działce numer 172/20, tym razem o powierzchni 43 metrów kwadratowych. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Andrzej Kinal, jestem za podjęciem takiej uchwały. Uchwała została podjęta. Kolejny garaż do sprzedania w tym segmencie jest postanowiony na działce numer 172/21 i ma powierzchnię 61 metrów kwadratowych. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały o sprzedaży tego garażu w segmencie? Proszę zagłosować. Jestem za przyjęciem. Dziękuję. Wcześniej się udało. Cały czas mi coś blokuje. Dziękuję bardzo. Andrzej Kinal, jestem za podjęciem tej uchwały. Informuję, że uchwała w sprawie tego garażu została podjęta. Mamy tutaj już ostatni garaż w tym segmencie. Jest postanowiony na działce 172/22 i ma powierzchnię 53 metrów kwadratowych. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o zagłosowanie.
Jestem za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Łukasz Rochun, zawsze się udawało. Panie Łukaszu, udało się tym razem. Andrzej Kinal, jestem za podjęciem tej uchwały. Dziękuję. Uchwała została podjęta. I w ten sposób, Szanowni Rado, wyraziliśmy zgodę na sprzedaż segmentu, gdzie jest postanowionych 7 garaży. Zostały nam jeszcze 2 uchwały ostatnie na dzień dzisiejszy w sprawie nabycia w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej na ulicy Nowowiejskiego. Chcę powiedzieć, że już w mieście jako tako więcej działek mieszkaniowych budowlanych już nie ma. I tutaj pan Edward Drymuch zagospodarował działki przy ulicy Nowowiejskiego. To będzie taki kompleks prawie 18 działek i w tej chwili dwie z tych działek są sprzedawane. Jeszcze raz odczytam. Uchwała numer 36 z roku 2021 z dnia 27 października w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Ławeckim przy ulicy Nowowiejskiego. Na podstawie stosownych przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz naszej uchwały w sprawie określenia zagospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Górowo Ławeckie, Rada Miasta uchwala, co następuje. Rada Miasta wyraża zgodę na zbycie w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Górowo Ławeckiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 98/13 o powierzchni 1343 m2 położona w obrębie 01 miasta Górowo i Ławeckie przy ulicy Nowowiejskiego. Księgi wieczyste dla tej działki są prowadzone przez Sąd Rejonowy w Bartoszycach. Ktoś z pań i panów jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Pani Alina Wierzbowska, udało się połączyć internetowo i zagłosowało. Czekamy. Jeszcze pan Łukasz Rochun. Dziękuję bardzo. Andrzej Kinal, jestem za podjęciem tej uchwały. Informuję, że uchwała została podjęta. I kolejna działka przy ulicy Nowowiejskiego ma powierzchnię 1262 m2. Położona jest również przy tej samej ulicy Nowowiejskiego. Jest to działka sąsiednia. Jest przeznaczona pod zabudowę mieszkalną, a przetarg będzie ustny, nieograniczony. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Pani Anna Piszczek jeszcze nam tutaj się połączyła. Dziękuję. Andrzej Kinal, jestem za podjęciem tej uchwały. Dziękuję. Uchwała została podjęta. 2 kolejne działki mieszkań budowlane zostały przeznaczone na sprzedaż. W ten sposób dużo tutaj zabudowań żeśmy sprzedali z naszego miasta. Przechodzimy teraz już do naszego kolejnego punktu. Są to sprawy różne. Jeżeli państwo mają jakieś sprawy bieżące, ja tylko przypomnę, że spotykaliśmy się kilka dni temu, więc chyba wszystkie tematy zostały przekazane komu trzeba, ale gdyby były jakieś sprawy różne, bardzo proszę. Nie widzę. W związku z powyższym, że wyczerpaliśmy... Chciałbym zabrać głos, jeśli można. Bardzo proszę, pan radny Rafał Narkiewicz. Takie 2-3 sprawy krótkie. Po pierwsze, no, była informacja, ostatnio prośba, żeby o różnych tam sprawach dyskutować właśnie na komisjach, żeby potem na sesjach to się nie ciągnęło. Tylko ostatnia komisja pokazała, że nie było osób tak kompetentnych, z którymi można by niektóre tematy poruszyć, więc jeśli mamy na komisjach dyskutować, to poproszę, żeby takie osoby były obecne, oprócz radnych. Mam jeszcze taką prośbę do radnych wszystkich. Będziemy niedługo znowu wnioskować nad kolejnymi inwestycjami w związku z Nowym Ładem, żebyśmy w końcu zrobili ulicę Lidzbarską. Bo mówimy tam o ulicach jakichś mniejszych, ulicach jakichś wewnętrznych. Ulica Lidzbarska ma kilkaset metrów, słuchajcie państwo, i
tam na 90% tej drogi nawet chodnika nie ma. A tam mieszkają również nasi mieszkańcy, dzieci chodzą do szkoły codziennie, samochody również jeżdżą, więc moja prośba, abyśmy w końcu tą Lidzbarską, na której chyba od lat szukałem informacji, nie pamiętam inwestycji, chyba przez minionych tam 10 lat o jakiejkolwiek inwestycji, oprócz napraw wszystkich usterek wodno-kanalizacyjnych, które były robione. Więc moja prośba do radnych, abyśmy w końcu tą ulicą Lidzbarską się zajęli. I mam jeszcze pytanie do wniosków, do programu Cyfrowy Ład, Polska Cyfrowa, tam można do jutra składać wnioski. Ostatnio też nie było na sesji, na komisji pana Andrzeja, żeby go o to zapytać. Dzisiaj też chyba nie zadam tego pytania, panie przewodniczący, jak to wygląda? Pana sekretarza też dzisiaj nie ma, więc tutaj wszyscy są wyjechani tutaj służbowo, z tego wynika. Więc zachęcam do kontaktu. Jest pan. Jestem. Bardzo proszę. Pan skarbnik Andrzej Worobiec. Panie Andrzeju, ten program Polska Cyfrowa, wiem, że do jutra trzeba składać wnioski, jest taka możliwość, tak? Bo to pan się tym zajmuje, tak. Słyszałem ostatnio. No, koordynuję, tutaj jest przekazane innym osobom, ale jesteśmy, wniosek będzie składany na podstawie oświadczeń, które złożą rodzice uczniów, bo to mówimy o, powiedzmy, rodzinach popegeerowskich, o tym naborze mówimy i wpłynęło do nas naprawdę sporo, około 100 wniosków, także będzie składany ten wniosek o dofinansowanie. Czyli dotarła informacja mieszkańców, tak? Bo ona była tam gdzieś w internecie tylko przekazana, dotarła ta informacja. No nie była tylko w internecie, to była też przekazywana przez szkołę, tak? Bo chodzi o uczniów, także szkoły przekazywały rodzicom, uczniowie dostawali tą informację, żeby rodzice się zainteresowali i też z internetu pobierali rodzice druki, także no różnymi ścieżkami. Także mówię, że około 100 wniosków jest na chwilę obecną zapotrzebowania, że tak powiem. No fajnie, czyli na każde dziecko w rodzinie pełnierskiej można składać, czy na jedno dziecko ewentualnie z rodziny? Jak to wygląda? Tego, co na chwilę obecną jest w regulaminie, to jest na ucznia. Na ucznia, który ma w rodzinie dziadka, powiedzmy, rodzica dziadka z obszaru pełnierskiego, czy zatrudnionego w dawnych tych właśnie przedsiębiorstwach państwowych, gospodarstwach rolnych. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Proszę bardzo. Dziękuję. Kamil Bachanowicz, jeżeli mogę, panie przewodniczący. Dobry. Bardzo proszę, pan radny Bachanowicz. Dziękuję bardzo. Ja mam taką prośbę, wniosek do pana Edwarda, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli Urząd Miasta dysponuje kilkoma deskami do ławek, to żeby wymienić się przy bloku 32A na Kościuszki. Ja tam wysłałem zdjęcia MMS-em, jeżeli można by było. To taka ogromna prośba z mojej strony, bo tam po prostu są ludzie starsi, w tym bloku mieszkają a te deski są połamane, nie idzie siedzieć na tych ławeczkach, a sobie wychodzą przed bloki i chcieliby tutaj odpocząć. To taka moja gorąca prośba, dziękuję bardzo. Jeżeli mogę, to sukcesywnie wymieniamy, także tutaj też przed tym blokiem też będą wymieniane. Bardzo dziękuję. Można? Proszę bardzo, pan radny Szlejer, proszę bardzo. Ja mam taką prośbę, cenię sobie współpracę tu z panią Kasią Puszkowską, czasami ją nękam, ale to po prostu wychodzi z sytuacji, zbliżają się wszystkich świętych. Jeżeli byłaby taka możliwość, to nawet w sobotę, gdyby jeszcze można było wywieźć te śmietniki, to by bardzo dobrze było, bo bardzo, bardzo systematycznie się zapełniają, wszyscy robią porządki, liście i tak dalej. Bardzo bym prosił właśnie, żeby jeszcze w sobotę może dogadać się tutaj, że tak powiem, ze śmieciarzami, żeby po prostu wywieźli to jeszcze. Bo na pewno jeszcze w niedzielę tam masa ludzi przyjdzie, żeby to posprzątać przed poniedziałkiem, a w poniedziałek Wszystkich Świętych, także nie ma tu takiego dnia roboczego. Jeżeli była taka możliwość, to taka prośba do pani Kasi, może by to ogarnęła, nie? Bardzo cenna uwaga, bardzo cenna uwaga, tak. Świętniki zapewniają. Żeby jakoś to wyglądało na Wszystkich Świętych. Być może w niedzielę znowu będzie pełno, ale trudno. Nie widzę pasi. Ja jeśli mogę, popieram kolegę Zbyszka, bo tym bardziej, że w poniedziałek nam nic nie wywiozą, prawda? Bo mamy święto. I później będą kolejne wywózki tam chyba w środę, jak dobrze pamiętam. I jeszcze mam dwa słowa. Bardzo fajnie, że zostały wykonane schodki tam od krzyża w górę, w lewo, nie? Także to też jest taki plus dla ludzi, którzy o to prosili. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozumiem, pan Edward? Pana Sawicz,
czy ja mogę coś powiedzieć? Dzień dobry. Ja doszłam. Zabierane są codziennie odpady z cmentarzy i ostatni odbiór jest planowany na piątek. Ale jeżeli taka potrzeba, to porozmawiam z przedstawicielem firmy, spróbujemy to zorganizować. Ja sądzę, że właśnie to jest dobry pomysł, dlatego że tu na ostatnią chwilę również ludzie będą i też to one będą zalegały tutaj, więc jeżeli jest taka możliwość, więc można byłoby to uprzątnąć. Później mieliby mniej do wywiezienia no, po świętach pewnie, chociaż znicze zapełnią na nowo to wszystko pewnie. No. Pani Grażyna Sawicz, radna, proszę bardzo. Ja tylko mam taką prośbę, bo sukcesywnie jest rozbite szkło przy ulicy Wyszyńskiego naprzeciwko Pawła, tutaj wzdłuż tego chodnika. Po prostu, żeby jakiś odczyt dokonać odczytu kamery, może tam przy wiacie, czy nawet od pana Grzegorza Płockiego, dlatego że to regularnie się pojawia i ja tam zbieram, inni też, i to stanowi zagrożenie, no i bardzo proszę o to. Proszę bardzo, pan radny Szlejer jeszcze. Jeszcze, ja po prośbę, że pani tutaj Sawiczowa tego tematu po prostu zasięgnęła, to ja bym prosił o w miarę możliwości, nie wiem czy to za zgodą właściciela, tam jest taki bardzo brzydki żywopłot koło tej wiarki. On po prostu jest taki maskujący, to jest krzaki po prostu, no nic ładnego. Może dogadać się z właścicielem, jeżeli to od niego zależy. Być może to jest na terenie działki miejskiej. Po prostu wyciąć ten żywopłot, tam te świerki takie. I to po prostu to wiatr jeszcze bardziej maskuje. Że nie widać, co tam się dzieje. Jakby była taka możliwość, to no nie wiem, na pewno może pan Edward tam bardziej zorientowany jest, czyje to jest. Przy płocie tu po sesji państwa W. No nie wiem, czy to RODO obowiązuje chyba. Obowiązuje, tak? No to państwa W. I jakby te krzaki wyciął, ten pseudożywopłot, to naprawdę ta wiata by się odsłoniła. Być może no byłoby lepiej tam i posprzątać, no i bardziej wizualnie to by lepiej wyglądało. No i też taki by był wgląd na to, co tam się dzieje może. No. A jak już tutaj pani Sawiczowa wspomniała o tej kamerze, no to jeżeli tam jest możliwość, to częściej zaglądać na tą kamerę. Czy może ją przestawić, coś takiego, bo tam rzeczywiście ja też chodzę z psami i widzę tam dużo właśnie takich rzeczy, że... No ale ten żywopłot naprawdę należałoby ściąć, wtedy by było bardziej to z ulicy wszystko było. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan Edward się zgłasza też tutaj, tak? Proszę bardzo. Ja tylko krótkie pytanie. To chodzi o mor? Przy morze? Miejsce obsługi rowerów? Panie Szlejer, radny, to chodzi o ten... Chodzi o wiatę tam przy tym morze, jest pytanie pana Edwarda. Mor, nie mówimy o wiacie przy róży wiatru. No to ten mor, no. Ten mor, no. Dobra. A jeszcze proszę, jakby była taka możliwość. Dobra. Jeszcze jedno pytanie konkretnie o to szkło, w którym miejscu? Na chodnikach tutaj. Gdzie? Na przeciwie Bruna, tak? Ten chodnik. Panie Edward. Pani Grażyna Sawicz, pani Grażyno. Pytanie do pani. To jest właśnie... Halo? Tak, proszę mówić. To jest właśnie przy chodniku tutaj przy Wyszyńskiego, naprzeciwko mojego bloku dosłownie, między pubem a moim blokiem, ten chodnik, główny chodnik. Jasne, nie wiem, tam kamery nie sięgają, więc no trudno będzie. Wtedy posprzątać. Posprzątać jak posprzątać, ale żeby zidentyfikować kto to robi, bo to jest sprzątanie to ja czy tam ktoś inny. Chodzimy i zbieramy, bo mamy psy. Natomiast chodzi o to, że no ktoś to robi chyba z jakąś premedytacją. Może taki apel do młodych mieszkańców, bo myślę, że to młodzi ludzie, bo starsi pewnie tego nie robią, bo to jest sukcesywnie i to jest rozbijane dosłownie w drobny mak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Myślę, że już chyba wszystkie tematy zostały. Nie mogę ja dwa słowa, panie przewodniczący, bo jak już pan Edward się pojawił. Proszę bardzo, pani Ewa Antochów, radna. Ja przypominam z montażem tej poręczy. Mam nadzieję, że to tak obiecał mi pan, że w tym tygodniu będzie zamontowana. Mam nadzieję, że to pan dotrzyma słowa. Dziękuję bardzo. No tak mi obiecano, natomiast zobaczę. Dobrze, dziękuję. Dobrze.
Wkraczam w akcję. Szanowna Rado, w związku z powyższym, że już tutaj wyczerpaliśmy chyba wszystkie tematy na, przewidzianą na dzisiejszą sesję, zamykam 36. sesję Rady Miasta Górowo-Iławeckie, przewidzianą do odbycia w dniu 27 października. Dziękuję bardzo. Do widzenia.